Państwa, jeśli chodzi o prowadzenie obrad, to po pierwsze ja zacznę, Pan Współprzewodniczący za chwileczkę przejmie prowadzenie punktów konkretnych. Prosiłem Pana Współprzewodniczącego, żeby Państwa uprzedził, że w pewnej chwili będę musiał wyjść, bo o godzinie 13 jest Rada Nadzorcza PFRON i tam nie ma Współprzewodniczącego, jest tylko Przewodniczący, więc nie mam jak to zastąpić, a tutaj Pan Krzysztof chętnie porządzi dzisiaj sam. Jeśli chodzi o porządek obrad, mamy... Żart, to miał być żart. Tak. Jeśli chodzi o porządek obrad, za chwileczkę powinno być przedstawienie ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego po konsultacjach społecznych. Pan dyrektor Kaczmarczyk by przedstawił. Później będzie stan prac nad projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mamy wśród nas przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jako trzeci punkt informacja na temat projektu ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu Za życiem będzie Pan Dyrektor Przewoźnik, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Czyli to będzie, bo myśmy mieli informację, że nie. Zgodził się mnie zastąpić. Później będzie przerwa od godziny 13.40 do 14.00 planujemy, a po przerwie będzie informacja na temat sprawozdania z realizacji programu współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 15-17 i informacja nad rozpoczęciem prac nad programem współpracy na lata 18-20. Przedstawi te dwa punkty Pan Kamil Bobek, Naczelnik Wydziału Współpracy, Analiz, Ewaluacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po tym punkcie będzie informacja na temat aktualnych, a także planowanych prac stałych i doraźnych zespołów problemowych i o godzinie 14 zakończymy sprawami różnymi, chyba że nam się troszkę to obsunie. Proszę, ponieważ nie ma jeszcze Pana Dyrektora Kaczmarczyka, to jeżeli Państwo nie mają uwag do programu, to byśmy przyjęli program w takim kształcie, czy jest sprzeciw, żeśmy przyjęli program? Nie ma sprzeciwu. To byśmy zaczęli od drugiego punktu, a jakby przyszedł Pan Dyrektor, to jest Pan Dyrektor. To poczekamy w takim razie jeszcze chwilkę. Witamy Pana Wojciecha Kaczmarczyka wraz z współpracownikami i prosimy o to, żeby od razu z marszu, bo przyjęliśmy porządek i jest punkt. Od razu z marszu przedstawił, jak po konsultacjach społecznych wygląda ustawa i jak konsultacje społeczne wyglądały, jak się udały. Zapraszam. Dzień dobry, bardzo przepraszam za spóźnienie. Panie Ministrze, Panie Przewodniczący. Krótko chciałem Państwa poinformować, przekazać informację o efektach konsultacji społecznych, procesu uzgodnieniowego i na jakim etapie w tej chwili znajduje się procedowanie projektu ustawy o Narodowym Centrum i parę informacji także związanych z pracami programowymi, które trwają w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nad elementami Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od razu bardzo przepraszam, ale za 10 pierwsza będę musiał wyjść, ale moi koledzy zostaną, także będziemy słuchać wszystkich uwag, które także dzisiaj zostaną wypowiedziane i będą one oczywiście przekazane. Jak Państwo wiedzą, konsultacje trwały na przełomie 2016 i 2017 roku. Około 200 uwag spłynęło. Raport z konsultacji został już jakiś czas temu powieszony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Premiera. Każdy może ten raport przeczytać, zobaczyć, które uwagi zostały i w jaki sposób zostały uwzględnione w tym projekcie ustawy, który został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów. Najważniejsze z tych uwag to uwzględnienie zastrzeżeń czy też obaw części środowiska organizacji obywatelskich dotyczące projektowanego w poprzedniej wersji ustawy, projektu ustawy, trybu realizacji zadań opisanego bodaj w rozdziale czwartym.
Pomimo tego, że uważamy, że uproszczenie tych procedur, które przez szereg rozmaitych nowelizacji ustawy w minionych latach dość mocno się pokomplikowały, było zasadnicze, było ważne, jest dobrym krokiem, krokiem we właściwym kierunku, uznaliśmy, że te obawy być może są słuszne na tym etapie i zająć się zmianą, uproszczeniem tej procedury, z uczytelnieniem jej w szczególności dla organizacji mniejszych, z mniejszych środowisk. Trzeba się tym zająć, ale trzeba to zrobić w ramach dalszych prac programowych, a nie jako szczególny przepis do sposobu funkcjonowania Narodowego Centrum. Czyli inaczej mówiąc, będziemy te prace prowadzić, będziemy chcieli te prace prowadzić w ramach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a wróciliśmy w projekcie ustawy do trybu realizacji zadań wynikającego z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Druga zmiana, która została wprowadzona, to powiększenie reprezentacji organizacji obywatelskich w Radzie Narodowego Centrum. Pierwotnie 7-osobowa rada miała liczyć 2 przedstawicieli środowiska pozarządowego. Dzisiaj w 11-osobowej Radzie ma to być 5 przedstawicieli, 5 przedstawicieli administracji rządowej, prezydenta, premiera i ministra do spraw finansów publicznych oraz 1 przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego, który jest wskazywany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Oczywiście zdajemy sobie dobrze sprawę, że to jest żadna reprezentacja na tak ogromny sektor, bardzo zróżnicowany, wiele środowisk, bardzo, bardzo rozmaitych organizacji wchodzących w skład społeczeństwa obywatelskiego, sektora obywatelskiego w Polsce. I też należy patrzeć na tą reprezentację jako na takie przedstawicielstwo eksperckie. Że to mają być w Radzie członkami, tymi pozarządowymi członkami Rady Narodowego Centrum, mają być eksperci znający się na tej tematyce, wysunięci czy desygnowani do Rady przez pewne grupy określone w ustawie, w projekcie ustawy grupy organizacji pozarządowych. Tutaj przyjęliśmy formułę znaną z kreowania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, tych pozarządowych członków i ostatecznie mianowani przez prezesa Rady Ministrów. Taka formuła wydawała się chyba najbardziej sprawdzona i budząca najmniej kontrowersji. Oczywiście istotną sprawą, o której warto tutaj powtórzyć, ale to się specjalnie nie zmieniło, to jest przejście Rady Działalności Pożytku Publicznego, co jest konsekwencją logiki tej ustawy z tego, że jest obecnie organem doradczym ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, staje się organem doradczym prezesa Rady Ministrów. To są najważniejsze zmiany, te dwie najważniejsze zmiany w projekcie ustawy. Ich jest jeszcze parę innych, częściowo one wynikają z dostosowania projektu ustawy do konkretnych zapisów, na przykład w ustawie o finansach publicznych i te zmiany już zostały także w tym procesie dokonane. Projekt został zgłoszony na Stały Komitet Rady Ministrów, ale w ostatnich dniach pani premier i pan premier Gliński pracują nad pewną zmianą jeszcze w tym projekcie ustawy, zmianą, która miałaby mieć takie znaczenie jakby dodatkowego wzmocnienia tematyki społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju, wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w polityce rządu. Nie chcę mówić o szczegółach, ponieważ one są w tej chwili w trakcie prac roboczych i wtedy, kiedy te prace się zakończą, między innymi za chwilę też po tym spotkaniu jadę do Rządowego Centrum Legislacyjnego, aby z legislatorami RCL-u nad tymi
rozwiązaniami, które zostały przedstawione przez naszych przełożonych, pracować. Wtedy oczywiście o tych zmianach poinformujemy. One oczywiście nie mają istotnego znaczenia, nie zmieniają istoty tej ustawy. To nadal jest przeniesienie kompetencji regulacyjnych, nadzorczych w zakresie programowania w obszarze pożytku publicznego, czy szerzej wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego do, w te dwa miejsca, czyli do prezesa Rady Ministrów i nowo tworzonej Agencji Wykonawczej Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Nadal intencją rządu jest zwiększenie liczby programów i także budżetu, w ramach którego finansowane będą działania organizacji obywatelskich. Chodzi o pewne szczegółowe rozwiązania, w których, tak jak powiedziałem, za chwilę pewnie będziemy mogli powiedzieć, kiedy one będą już szczegółowo znane. Mamy nadzieję, że projekt ustawy zostanie poddany pod obrady Stałego Komitetu albo na najbliższym posiedzeniu Komitetu w tym tygodniu, albo w przyszłym tygodniu i jesienią Narodowe Centrum będzie mogło rozpocząć swoją działalność. To oczywiście to jest nadal w sferze projektów. To tyle, jeśli chodzi o projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego po konsultacjach. Jeśli Państwo będą mieli jeszcze dodatkowe pytania, to oczywiście bardzo chętnie na nie odpowiemy. W tej drugiej części informacji na temat rozwiązań programowych mających na celu zwiększenie instytucjonalnej sprawności zorganizowanych form społeczeństwa obywatelskiego chciałbym powiedzieć o takich kilku wyzwaniach czy założeniach, nad którymi w tej chwili pracujemy właśnie w tym obszarze. Na poprzednim posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego przedstawiona była nasza informacja dotycząca zmian, proponowanych zmian w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jak Państwo widzieli, tam proponujemy zmiany zarówno w obszarze priorytetów, jak też procedur. Wczoraj odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkanie zespołu ekspertów pracujących właśnie w tym obszarze reformy finansowania tej tematyki wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, gdzie około 3 godziny dyskutowaliśmy nad tym materiałem założeń zmian w programie FIO. Bardzo wiele ciekawych uwag zostało wypowiedzianych, zresztą są tutaj też uczestnicy tego spotkania. Notatka z tego spotkania prezentująca głosy, które się tam pojawiały, propozycje zmian w tym materiale, oczywiście tak jak zawsze, zostanie powieszona na stronie pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego i wszyscy będą mogli się z tym materiałem zapoznać. Program FIO to jest oczywiście jeden program wspierania, horyzontalnego wspierania sektora obywatelskiego w Polsce. Drugi instrument, który został wpisany do ustawy o grach hazardowych, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z rocznym budżetem około 40 milionów złotych, już jest ustawowym rozwiązaniem. Trwają też prace eksperckie nad tym, w jaki sposób ten fundusz zostanie zagospodarowany. I pewnie na następnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego po tych pracach eksperckich będziemy mogli Państwu przedstawić szczegółowe rozwiązania, jakie są proponowane. To, co w tej chwili mógłbym powiedzieć, czyli kierunek, w jakim idą prace, to po pierwsze stworzenie takiej ścieżki grantów instytucjonalnych dla organizacji obywatelskich. Grantów instytucjonalnych, to znaczy grantów nieprzeznaczonych na realizację konkretnych projektów, tylko grantów, które byłyby przyznawane organizacji mocno zakorzenionej w środowisku lokalnym, organizacji, która ma swoje dokonania, która ma swoją historię działalności, która ma autorytet w środowisku, można powiedzieć. Taki grant byłby przeznaczony w części na realizację misji organizacji, w części na rozwój tej organizacji.
To jest ten realizacja tego celu, o którym mówimy od dawna, że także środki publiczne powinny być wykorzystane na to, aby zwolnić, uwolnić moce, zasoby organizacji od tej takiej bieżącej działalności projektowej, od realizacji usług, czyli od tego, co organizacja musi robić po to, aby związać koniec z końcem, realizować zadania, które są zlecane przez, najczęściej oczywiście przez samorządy terytorialne, a więc być takim usługodawcą i pozwolić organizacjom za te środki realizowanie tego, co jest ważne dla samej organizacji, ale oczywiście także dla środowiska lokalnego, a więc realizowanie jej społecznie użytecznej, ważnej z punktu widzenia interesu publicznego misji. Jakie obszary nas tutaj w szczególności interesują? No to są te obszary też, o których już mówiliśmy, a więc media obywatelskie, które w tej chwili w dużej części są zawłaszczone przez lokalne układy samorządowe. Lokalne organizacje, lokalne grupy, organizacje strażnicze. Lokalne, regionalne ciała dialogu obywatelskiego, które też w sporej części są instrumentem władz lokalnych. Organizacje rzecznicze. Chcielibyśmy wesprzeć także obywatelskie think tanki, wesprzeć tworzenie porozumień, federacji, konfederacji, organizacji dachowych, czyli uruchomić albo wesprzeć ten proces tworzenia większych, bardziej złożonych struktur organizacji obywatelskich. Ten proces gdzieś tam na przełomie lat 90., 2000, wcześniej jeszcze, on się toczył, on w jakiejś części został zrealizowany przez pewną grupę, przez część środowiska organizacji obywatelskich w Polsce, natomiast istotne części tego środowiska w dalszym ciągu twierdzą, że są tutaj, że nie miały takiej możliwości, aby w tym procesie uczestniczyć. Też chcemy, rząd chce, aby te środowiska mogły takie wsparcie uzyskać. Rozwój instytucjonalny, jak Państwo widzieli w tym dokumencie, który został, w tym materiale, który został przedstawiony na poprzednim posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, byłby także elementem wsparcia w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i to jako osobny priorytet na projekty z tym związane, ale także jako taki element horyzontalny w FIO. Być może na przykład to wczoraj taki pomysł został zgłoszony na posiedzeniu na zespole eksperckim, aby rozwój instytucjonalny był elementem oceny, horyzontalnej oceny projektu w ramach FIO i także, aby rozwój instytucjonalny mógł generować dodatkowy budżet w ramach FIO na rozwój organizacji właśnie. To byłyby dodatkowe środki przyznawane na rozwój organizacji. To, co w ramach rozwoju instytucjonalnego chcielibyśmy zrealizować również, na co na razie przyznam, nie mamy środków, choć oczywiście pomysły są, ale takiej decyzji jeszcze nie ma, to wrócić do pomysłu z końca lat 90. budowania wsparcia, budowania przez organizacje lokalne kapitałów żelaznych. Na zasadzie oczywiście współfinansowania takich działań, ale jednak wyobrażamy sobie, że ten taki cel, do którego można byłoby dążyć, aby na poziomie Polski powiatowej zbudować w perspektywie najbliższych kilku, kilkunastu lat sieć
250, 300 organizacji lokalnych, które mogłyby mieć, zacząć budować swoją stabilność finansową w oparciu o taki kapitał żelazny, to byłby bardzo ważny krok w rozwoju samodzielności, samowystarczalności sektora obywatelskiego w Polsce. Temu projektowi, czy temu programowi wspierania tworzenia kapitałów żelaznych oczywiście powinien także towarzyszyć program grantów operacyjnych wspierających ten proces budowy kapitałów żelaznych. Taki program 10-letni, budżet takiego programu 10-letniego powinien wynosić około 2,5 miliarda złotych w perspektywie tych 10 lat, czyli 200-250 milionów złotych rocznie. To jest kwota sporo przekraczająca budżet Narodowego Centrum, który w tej chwili jest dopięty. Dwa programy też, o których chciałem powiedzieć. Program wsparcia rozwoju wolontariatu w Polsce, Korpus Solidarności. Ten program na etapie prac eksperckich jest już właściwie na ukończeniu. Odbyło się kilka spotkań zespołu ekspertów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Powstał zespół roboczy, który ten program przygotowuje. On w tej chwili jest na etapie już takich prac redakcyjnych, bym powiedział. To, co w ramach tego programu chcemy osiągnąć, to zbudować sieć wolontariuszy, którzy będą świadczyli swoją pracę, będą angażować się w działania wolontariackie w ramach struktur społeczeństwa obywatelskiego. To nie będzie, instytucja zarządzająca tym programem nie będzie super organizacją zatrudniającą wolontariuszy w Polsce, tylko Narodowe Centrum, które miałoby być tą instytucją zarządzającą, będzie współpracowało z co najmniej 100 organizacji obywatelskich w całej Polsce, tak na początek, a pewnie z czasem ze znacznie większą liczbą organizacji w całym kraju, po to, aby rocznie do programu mogło być rekrutowanych około 1000 wolontariuszy decydujących się na świadczenie usług wolontariatu stałego i systematycznego, to znaczy takiego, który trwa co najmniej rok i zaangażowanie wolontariackie jest świadczone stale przez co najmniej 4 godziny w tygodniu. To są najtrudniejsze oczywiście formy wolontariatu. Taki wolontariat w bardzo wielu miejscach w Polsce już funkcjonuje, natomiast ten program Korpusu Solidarności chciałby tych wolontariuszy, którzy już się w takie działania angażują w różnych obszarach, czy to pracy charytatywnej, czy innych obszarach, docenić, dowartościować, pokazać także w perspektywie społecznej ich wysiłek, ich dokonania i w ten sposób przyczynić się do wzmocnienia pozycji wolontariatu, znaczenia wolontariatu w Polsce. Chcielibyśmy przy tej okazji uruchomić szereg takich, nazywamy to benefitami dla wolontariuszy, którzy angażują się w ten program, ale to nie byłyby tylko takie sensu stricte benefity, czyli coś za coś, bo oczywiście byłaby stworzona karta wolontariusza, w ramach której wolontariusze angażujący się w Korpus Solidarności, w działania Korpusu Solidarności mogliby uzyskać darmowe prawo uczestnictwa w rozmaitych przedsięwzięciach kulturalnych w całej Polsce. To zwłaszcza do wolontariuszy z małych środowisk, odległych od centrów życia kulturalnego byłoby, jak sądzimy, bardzo istotnym sposobem dowartościowania ich zaangażowania w wolontariat. Ale te propozycje benefitów zakładają na przykład możliwość sfinansowania w ramach programu
projektów społecznych wolontariuszy, którzy przepracowaliby co najmniej rok w ramach wolontariatu. To byłby konkurs na działania, które zaproponowaliby wolontariusze, członkowie Korpusu Solidarności. Konkurs na takie granty rzędu kilkuset tysięcy złotych, dzięki którym można byłoby w jakiejś przestrzeni lokalnej zrealizować bardzo ciekawe pomysły tych, którzy angażują się w rozwiązywanie problemów lokalnych. To za tym jest taka właśnie myśl stoi, że ci ludzie, którzy angażują swój czas, swoje umiejętności w takie działania wolontariackie, mają często rozmaite pomysły, jak problemy społeczne w tej mikroskali rozwiązywać. I program Korpusu Solidarności miałby wesprzeć ich w tych działaniach. To także oczywiście przygotowanie całej infrastruktury wsparcia dla wolontariusza, więc oddziaływanie na pomoc organizacjom obywatelskim, które angażują wolontariuszy, organizacje obywatelskie, to nie tylko w tym znaczeniu byłyby organizacjami pozarządowymi, ale rozumiane znacznie szerzej. Wolontariat przecież jest świadczony także przez szkoły, przez domy kultury, przez domy pomocy społecznej, które w tym sensie są także organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, ale na przykład także znacząca praca w tym zakresie toczy się w strukturach kościołów, organizacji religijnych. Parafie są często miejscem, gdzie starsze osoby przechodzące na emeryturę angażują swój czas po to, żeby wspierać na przykład dzieci w odrabianiu lekcji. To tylko jeden oczywiście z bardzo wielu przykładów, o których można mówić. I to byłby program wspierania wolontariatu, nad którymi w tej chwili pracujemy. Mam nadzieję, że na przełomie czerwca i lipca będziemy mogli projekt tego programu Państwu przedstawić. Drugi program, który jest w tej chwili nieco mniej jeszcze zaawansowany, to program wsparcia uniwersytetów ludowych. Celem tego programu w dłuższej perspektywie byłoby stworzenie i odbudowa w tych miejscach, gdzie takie instytucje już funkcjonowały, gdzie były zakładane w latach 90., na przełomie lat 90. i 2000. Dowartościowanie, także wsparcie tych uniwersytetów ludowych, które działają, prężnie działają w Polsce w tej chwili. Stworzenie takiej sieci kilkunastu regionalnych uniwersytetów ludowych, które łączą w sobie kilka funkcji. Edukacji zawodowej, edukacji obywatelskiej, ale także działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, lokalnego, regionalnego, szereg jeszcze innych funkcji. Te uniwersytety ludowe miałyby w swoich zadaniach także oddziaływanie na sieci mniejszych, lokalnych instytucji, które działają jak uniwersytety, działałyby na taką mikroskalę jak uniwersytety ludowe. W Polsce przed II wojną światową funkcjonowało 4000 tak zwanych domów ludowych, które na skalę Polski gminnej były instytucjami właśnie realizującymi tego typu zadania. Odbudowa takiej tkanki społecznej, czy wsparcie odbudowy takiej tkanki społecznej, myślę, że byłoby niezwykle cennym, ważnym zadaniem takiego programu wsparcia uniwersytetów ludowych. Chcemy to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze, poprzez wsparcie instytucjonalne, legislacyjne uniwersytetów ludowych, być może na wzór rozwiązań, które funkcjonują w państwach skandynawskich czy w Niemczech, tam gdzie ta tradycja uniwersytetów ludowych funkcjonuje od dawna i jest ciągle żywa. Należałoby wprowadzić do polskiego prawa zapisy, które wsparłyby, umożliwiłyby lepsze funkcjonowanie uniwersytetów ludowych. To jest dookreślenie tej formy prawnej, ale także określenie zasad, w których odbywa się, tej przestrzeni, w której odbywa się
pozaformalna edukacja dorosłych w Polsce. To ciągle jest ogromny problem. Polska w statystykach edukacyjnych wypada doskonale na końcu procesu edukacji formalnej, czy to edukacji na poziomie średnim, czy wyższym. I potem jest już tylko gorzej. Zrobienie takiego programu, uruchomienie takiego programu, który wsparłby poza formalną edukację osób dorosłych, myślę, że byłoby bardzo ważnym zadaniem. Drugie to oczywiście wsparcie programowe i finansowe już istniejących i powstających uniwersytetów ludowych. I tutaj chcielibyśmy połączyć wysiłki kilku resortów. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które już w końcu ubiegłego roku przygotowało taki pierwszy program pilotażowy wsparcia instytucji działających jak Uniwersytety Ludowe, ale także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy Ministerstwa Rozwoju. Chcielibyśmy także zaangażować do współpracy instytucje zagraniczne. To mogłyby być fundacje wspierające rozwój tego typu instytucji w innych krajach, w Danii, ale na przykład także w Norwegii. Rozmawialiśmy na ten temat także z przedstawicielami rządu norweskiego, aby w ramach najbliższej, tej, mam nadzieję, zbliżającej się perspektywy, trzeciej perspektywy funduszy norweskich, mechanizmu finansowego EOG i norweskiego mechanizmu finansowego, możliwe były działania wspierające rozwój tego typu instytucji w Polsce. To tyle tej krótkiej informacji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Informacja była wprawdzie może i krótka, ale wyczerpująca i jak sądzę bardzo, bardzo interesująca. Dziękuję serdecznie. Myślę, że mamy czas na pytania do pana i dyskusję. Proszę uprzejmie, otwieram wobec tego, otwieram dyskusję, to się mówi formalnie. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Najpierw widzę pan Witold Zakrzewski. Proszę bardzo. W związku z tym, że pan dyrektor w swojej wypowiedzi powiedział, że media lokalne zostały zawłaszczone przez lokalne układy, chciałbym usłyszeć, które to media zostały zawłaszczone przez układy lokalne i jaka jest to skala. Dziękuję. Ja mam propozycję taką, żebyśmy trzy pytania zebrali teraz i dali panu dyrektorowi możliwość odpowiedzi później. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, czy my możemy podać jakiś horyzont czasowy, kiedy ta ustawa trafi, że tak powiem, pod obrady już parlamentu, czy teraz będzie wstrzymana w związku z tym, co pan dyrektor mówił o jeszcze jakichś tam pracach związanych z wdrożeniem, że tak powiem, wspierania społeczeństwa obywatelskiego w pracy rządu. I pan dyrektor mówił o programach, kilku. Ja bym chciał usłyszeć, czy my teraz, czy wracamy do koncepcji narodowego programu, który ma zebrać te wszystkie programy, które pan dyrektor wymienił, czy rozmawiamy o iluś programach, które będą wdrażane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś w tej części jeszcze by chciał się o coś zapytać? Można? Zaraz po kolei. Najpierw pan Cezary Mirzejewski, jeszcze raz pan Witold Zakrzewski. Ja bym chciał się zapytać o Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, bo mamy, zdaje się, czerwiec, a jak pamiętam z poprzednich lat z harmonogramów już powinny być gotowe dokumenty, żeby na koniec roku czy na przełomie był konkurs. I teraz jaka jest perspektywa uruchomienia FIO w tym roku albo na początku przyszłego? Dziękuję bardzo. Jeszcze raz Witold Zakrzewski. I Teresa Tiszbierek i tu byśmy zakończyli tą rundę i dali pan dyrektor. Ja mam pytanie a propos terminu wejścia w życie tej ustawy o Narodowym Centrum w związku z wypowiedzią pana ministra Lipińskiego podczas konwentu rad, w którym oświadczył, że najwcześniej jest to możliwe 1 stycznia 2018. Dziękuję. To jest, mieliśmy pytanie zmierzające w podobnym kierunku. Już Teresa Tiszbierek. Panie ministrze, to było szalenie interesujące, co powiedział pan o Korpusie Solidarności, w związku z tym, że są założenia
niestety w internecie jeszcze nie funkcjonują, przynajmniej nie mogą na nie trafić. Czy moglibyśmy jako Rada prosić, że jak tylko będzie to dokument już taki publicznie dostępny, żebyśmy nie czekali na jakieś konsultacje, tylko jeśli to już będzie taki dokument otwarty, to żeby jak najszybciej do nas mógł trafić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze ze swojej strony dołożę nie tyle pytanie, co komentarz. Mianowicie bardzo zainteresował mnie program rozwoju Uniwersytetów Ludowych, jako że to jest oczywiście tradycja, która była piękna i jest bardzo pożyteczna. I w tym kontekście chciałem zwrócić uwagę na fakt, że prawie w całej Unii Europejskiej, wszędzie, nie prawie, tylko w całej, mamy olbrzymi deficyt informacji dotyczących Unii Europejskiej, czym ona naprawdę jest, gdzie ona się zaczyna, gdzie się kończy. Zaczyna się przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, że kończy się na rządach państw członkowskich, nie się kończy w jakichś brukselskich instytucjach. Ale panie dyrektorze, bardzo proszę teraz. Niestety to już następna runda, przepraszam. Dziękuję bardzo. Wciąż jest realna perspektywa, że ustawa o Narodowym Centrum wejdzie w życie od września 2017 roku. Pewnie najbliższe dni pokażą, czy jest to rzeczywiście realna perspektywa, czyli jak szybko potoczą się uzgodnienia pomiędzy te uzgodnienia, które zmierzają do skonsumowania propozycji, o której Państwu tak na razie bardzo enigmatycznie powiedziałem. Proszę śledzić naszą stronę pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego. Tam oczywiście taka informacja się natychmiast pojawi. Skala zawłaszczenia mediów obywatelskich. Nie ma takich badań, chociaż jest to zjawisko powszechnie znane. Media obywatelskie wchodzące w układy z lokalnymi samorządami tylko po to, aby przeżyć, stające się mediami już lokalnymi, wtedy kiedy są finansowane przez lokalne samorządy. To zjawisko nie w kategoriach ilościowych, ale w kategoriach jakościowych było wielokrotnie opisywane, między innymi na łamach trzeciego sektora. O takim zjawisku pisano, także NGO.pl o tym opowiadał. Formuła Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to jest formuła bardzo złożona. W tej formule, jak Państwo wiedzą, mieści się kilka bardzo różnych segmentów działań. To jest wzmocnienie instytucji dialogu obywatelskiego, to jest minimalizacja barier rozwojowych sektora obywatelskiego w Polsce. I to jest także reforma finansowania, horyzontalnego finansowania sektora obywatelskiego w Polsce. Także po to, aby ułatwić organizacjom zróżnicowanie źródeł finansowania i stworzenie realnych warunków do tego, aby ich stabilność finansowa się powiększała, czyli organizacje obywatelskie sięgały także po inne źródła finansowania. Stąd też ta formuła wymusza na nas różne tempo pracy w różnych segmentach tego Narodowego Programu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Część jego elementów pewnie będzie mogła się pojawić szybciej, część wymagała będzie dłuższej pracy. A stąd to takie segmentowanie i stąd pomysł, aby te elementy Narodowego Programu, które będą gotowe po pracach eksperckich, aby mogły być już przedmiotem prac takich szerszych, konsultacyjnych i uczestniczenia szerszego spektrum organizacji obywatelskich w przygotowywaniu ostatecznej wersji takich programów. Korpus Solidarności, te wszystkie materiały, które były, te informacje, które sprawozdawały prace toczące się w zespole eksperckim, są na stronie pełnomocnika powieszone. Ten materiał, jak tylko zostanie dopracowany w wyniku prac eksperckich, oczywiście także zostanie powieszony na stronie pełnomocnika. Jeśli chodzi o perspektywę Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, to
dużej mierze prace w tym zakresie zależą od tego, kiedy ustawa będzie mogła być, czy kiedy Narodowe Centrum powstanie. Tutaj jesteśmy w bliskiej współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Został przygotowany projekt takiego harmonogramu prac przekazujących kompetencje, zadania i także całą dokumentację związaną z pracami, które wcześniej toczyły się w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie, do Kancelarii i do nowo tworzonego Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Ten harmonogram za chwilę będzie dopracowany i pewnie za moment wdrożony. Właściwie zatrzymuje nas w dalszych pracach tylko moment wejścia w życie ustawy i możliwość rozpoczęcia prac nad programem funduszu na kolejny rok już w nowym układzie kompetencyjnym. To oznacza konkretnie, że FIO no, pewnie będzie mogło być uruchomione później niż 1 stycznia na 2018 rok, będzie mogło być uruchomione później niż od 1 stycznia 2018 roku. Być może, o takiej propozycji też rozmawialiśmy wczoraj na zespole eksperckim, być może w związku z tym, że proponujemy daleko idącą zmianę w formule priorytetów, należałoby się zastanowić nad tym, aby po oczywiście pracach eksperckich i zaawansowanej procedurze konsultacji społecznych, aby ten program w zupełnie nowej wersji wszedł w życie, powiedzmy, w połowie 2018 roku i zastąpił ten program, który funkcjonuje do tej pory. Wtedy moglibyśmy myśleć o uruchomieniu nowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich z kilkumiesięczną zwłoką. Ale to są, tak jak mówię, na razie jeszcze przymiarki. Chcielibyśmy w każdym razie, aby FIO zostało uruchomione jak najszybciej. I chyba to wszystko, co powiedziałem na wszystkie pytania. Bardzo przepraszam, ale będę musiał niestety uciec na spotkanie w Rządowym Centrum Legislacyjnym, ale zostają moi koledzy, pani dr Agnieszka Rymsza i pan Piotr Krygiel, którzy będą uczestniczyli w dalszej dyskusji. I dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Będziemy oczywiście dalej dyskutować. Jeżeli można, może pan minister jeszcze na chwileczkę. Myśmy kiedyś rozmawiali i bardzo poważnie prowadzili rozmowy na temat odrodzenia ruchu regionalnego, regionalnych towarzystw kultury. Ja nie wiem, czy pan minister o tym pamięta, ale jak mówimy o organizacji towarzystw, znaczy w ogóle uniwersytetów ludowych, które, przypominam, ma korzenie nie w Polsce, tylko w krajach skandynawskich. Ja jako długoletni działacz towarzystw regionalnych, blisko 40-letnim stażem, troszeczkę mnie boli, że nie myśli się o tych towarzystwach kultury, o tej armii ludzi społecznych, którzy działają, którzy organizują między innymi uniwersytety młodzieżowe małych ojczyzn, które organizują mateczniki patriotyzmu i kultury. I ja tu nie słyszę w tym programie ani słowa o tego typu odrodzeniu autentycznego ruchu regionalnego małych ojczyzn i towarzystw kultury. Bardzo proszę pana ministra, żeby również i o tym pomyślał. Dołączam się. Jeśli pan przewodniczący pozwoli, tylko bardzo szybko odpowiem. To być może wynikało z takiego skrótowej formuły mojej wypowiedzi, ale mówiąc o tym doświadczeniu, przedwojennym doświadczeniu uniwersytetów ludowych i odbudowania tej siatki społecznego zaangażowania wielu środowisk w Polsce, oczywiście myślimy także, aby ten program adresować do tych
środowisk, które w tej chwili działają w Polsce, czyli towarzystw regionalnych, budowania tej sieci wsparcia na sieci mateczników w Polsce, to jest to doświadczenie, do którego zdecydowanie chcemy nawiązywać. Mówimy o doświadczeniu uniwersytetów ludowych w innych krajach, ale także myślimy o tym, co się w tej chwili dzieje w Polsce i to doświadczenie, które prezentuje Świętokrzyskie Towarzystwa Regionalne, ale także Ruch Mateczników Polskich, także inne towarzystwa regionalne, Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne. Oczywiście to jest to doświadczenie, które jest nam bardzo bliskie w projektowaniu programu wsparcia uniwersytetów ludowych. Bardzo dziękuję. Życzę Panu sukcesu w negocjacjach. Tak, dziękuję bardzo. To nie znaczy, że zakończyliśmy ten punkt porządku dziennego. Rozumiem, jest pan dyrektor Krygier tutaj obecny, jeśli tak, dziękuję, i inni współpracownicy pana ministra, także pana dyrektora Kaczmarczyka, także bardzo proszę, jeśli są z państwa strony jeszcze jakieś uwagi dalsze do tej prezentacji pana dyrektora Kaczmarczyka, to jak najbardziej możemy kontynuować naszą rozmowę. Proszę bardzo. No dobrze, a jeśli nie ma żadnej, a proszę bardzo, pan Jachimowicz. W kwestii, może to będzie bardziej polemika niż pytanie, ale w kwestii wydawnictw i powiedzmy braku badań na temat tego, ile zostało zawłaszczonych, to dwa proste przykłady są. Otóż o treści czasopisma, o treści dziennika decyduje wydawca. Jeżeli wydawcą jest na przykład samorząd, to on decyduje, co będzie w tym czasopiśmie czy dzienniku. To jest pierwsza sprawa. Druga decyzja odnośnie treści tego, co będzie w czasopiśmie czy w dzienniku, decyduje ten, kto płaci. Jeżeli wydawcą jest z kolei osoba fizyczna bądź grupa osób w różnych instytucjach, w różnych konstelacjach, to oni decydują. I tutaj bardzo prostym sposobem osiągnięcia informacji na temat, jaki jest stan posiadania czasopism, jest rejestr sądowy, gdzie rejestruje się tytuły. Tam jest napisane, kto jest wydawcą, a więc wracamy do początku mojej wypowiedzi, czyli w tym momencie wiemy, kto decyduje o treści tego czasopisma. Jeżeli ja płacę, a to jest mój osobisty przykład, na czasopismo, to ja decyduję, co będzie w tym czasopiśmie, a nie dziennikarz bezpośrednio. Ja nie wnikam w tekst dziennikarski, ja wnikam tylko w tematykę. A tym można bardzo łatwo sterować i to jest czynione przez wydawców i czynione jest przez osoby, które finansują właśnie takie czasopismo. Moje doświadczenie sięga równo 10 lat w tej branży, w związku z tym tak to wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A rozumiem, że to był komentarz natury bardziej ogólnej do jednego z wątków teraz. Tak? Dziękuję. Proszę bardzo, Piotr Frączek. Ja może też w formie takiego komentarza. Strasznie szkoda, że ten proces trwa już właściwie 2 lata i ciągle jesteśmy w takim zawieszeniu. Ja rozumiem problemy natury technicznej i organizacyjnej, ale żal jednak, że te 2 lata zostały zmarnowane na tworzenie instytucji, która budzi duże wątpliwości co do potrzeby, a nie zostały zrealizowane główne postulaty organizacji. Między innymi wydaje się taki postulat, który tutaj nie brzmi dosyć niedobrze na tej sali, ale sama koncepcja przeniesienia Rady Działalności Pożytku Publicznego do Kancelarii Premiera ma swoje głębokie uzasadnienie, bo tak naprawdę tu miejsce do dyskusji na bardzo ważnych kwestiach dotyczących pożytku publicznego, które się dzieją w tej chwili w Polsce, gdzie właściwie istnieje dosyć silny konflikt między rządem a organizacjami pozarządowymi w kwestii praw człowieka i obywatela, dotyczących kobiet, organizacji feministycznych, dotyczących osób zagranicznych, dotyczących przestrzegania prawa,
pożytku publicznego, jakim jest ekologia, gdzie mamy bardzo silny konflikt dotyczący i wycinki drzew w ogóle i kwestii Puszczy Białowieskiej. No to są kwestie, które powinny być przedmiotem Rady Pożytku Publicznego, bo jest to pożytek publiczny i tym zajmują się organizacje. Niestety umiejscowienie właśnie tutaj przy ministerstwie utrudnia tą dyskusję i wydaje mi się, że żal, że jak gdyby jesteśmy ciągle na etapie planowania i opowiadania, co się wydarzy gdzieś za rok czy za parę miesięcy. Słyszeliśmy już takie opowieści o tym, co się wydarzy za parę miesięcy kilkakrotnie, a nie mamy konkretnych rozwiązań, konkretnych efektów tych działań, bo to jest ze szkodą dla wszystkich, to znaczy i dla systemu, i dla organizacji, i myślę dla Rady, która tak miotana pomiędzy tym właściwie, gdzie jest, nie bardzo się może ukonstytuować w tej nowej formie. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Z mojej strony tylko taki formalny komentarz, że jeśli chodzi o konstytuowanie lub nie Rady w nowej formie, to nie ma nic wspólnego z jej przeniesieniem ze zmianą urzędu, którym obsługuje zgodnie przynajmniej z założeniami tej ustawy. Do końca tej kadencji ta Rada w tej formie, w jakiej jest, ma dalej pracować w związku z tym. Natomiast ma oczywiście być może coś wspólnego, sposób obsługi tej Rady i sposób jej współpracy z administracją rządową. Istotnie taki okres niestabilności w tej sprawie też być może nam nie służy. Ponieważ Piotr, ty nie byłeś na obecnym posiedzeniu części pozarządowej Rady, myśmy w czasie tego posiedzenia poświęcili pół tego posiedzenia sposobowi funkcjonowania Rady i pojawiło się tam dużo propozycji zmierzających do poprawy tego wszystkiego. One zostaną wszystkie zebrane w dokumencie, do których oczywiście każdy członek Rady będzie mógł wnieść swój komentarz czy go zmienić. I na następnym posiedzeniu plenarnym, nie tak jak poprzednio zakładaliśmy na tym, będzie na ten temat dyskusja. I to oczywiście ta sprawa, którą podniosłeś, też jest przyczynkiem troszkę do tej dyskusji, w tym sensie, że łatwiej byłoby planować coś, czy konkretnie mieć jakieś propozycje, gdybyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie stoimy. Ja tylko mogę sięgnąć do swojego doświadczenia historycznego czy instytucjonalnego i powiedzieć tak, że sama zmiana lokalizacji jakiegoś organu doradczego może, ale nie musi mieć wpływu na jego funkcjonowanie, tylko raczej szczególnie jak to są organy oparte na pracy wolontarystycznej, to najwięcej jednak zależy od aktywności członków takiego organu, ale oczywiście sprawa tego, gdzie ta Rada jest usytuowana, jest niewątpliwie jedną z takich spraw, które blokują jakby dalszy rozwój. Tu się całkowicie zgadzam z Tobą. Przepraszam za ten komentarz, ale to tylko też dla celów informacyjnych o tym, że dzisiaj było spotkanie części pozarządowej Rady w dużej mierze tej sprawie poświęcone. Mieliśmy jeszcze zgłoszenia. Tak, bardzo proszę. Znaczy ja też troszkę z apelem i z taką polemiką nie mogę sobie odpuścić jako przedstawiciel Związku Miast Polskich, bo na tej sali wybrzmiało troszkę tak, że problem mediów w tym kraju sprowadza się do finansowania ich w samorządach lokalnych, a przecież wszyscy wiemy, że tak nie jest. I oczywiście mój przedmówca tu powiedział, jak system działa. I tak to jest, że z mediami mamy problem z ich finansowaniem, dlatego bym prosił, żeby pan dyrektorowi jednak przekazać, żeby troszkę zmienił sposób retoryki. Dysfunkcja, jak funkcjonują media lokalne, oczywiście jest i trzeba szukać pomysłu, ale nie budujmy teraz takiej oto opinii, że tylko problem jest w samorządach. Tak? Ja bym wolał, żeby rząd się zajął problemem mediów publicznych, bo tutaj też mamy dużo do dyskusji, a nie stawiania problemu tak o to, że to samorządy lokalne zawłaszczyły wszystkie media lokalne. Oczywiście jest różnie, jak samorząd wydaje gazetkę, to jest jego tuba, ale przynajmniej w moim mieście jest kilka różnych tytułów, w których pisze się to, co ten, który płaci, chce, żeby pisano. Oczywiście pewnie w granicach prawa. Dziękuję bardzo. Również i za ten komentarz dziękuję serdecznie. Bardzo proszę.
Mnie trochę niepokoi jedna rzecz. Z tego co pamiętam, cały czas było mówione o tym, że tworzenie społeczeństwa obywatelskiego wtedy to jest przede wszystkim, żeby wspomóc małe organizacje pozarządowe działające w lokalnych gdzieś tam aspektach. Natomiast jednym z takich postulatów tu jest to, co przed chwilą pan minister powiedział, finansowanie przede wszystkim na rozwój, tworzenie porozumień organizacji dachowe. Czy o to naprawdę chodziło? Chodziło znowu o to, żeby organizacje musiały się zrzeszać w duże organizacje, żeby działać w środowisku lokalnym? Chyba nie o to chodziło. Dziękuję za ten komentarz. Czy jeszcze jakieś głosy czy komentarze? Proszę bardzo, panie Jachimowicz. Może tak troszeczkę ad vocem. Ja nie mam żadnego problemu z mediami. Wspomniałem o tych 10 latach. Dlatego, ponieważ przed 10 laty mniej więcej w tym okresie zaprzestano publikacji moich tekstów w rozmaitych czasopismach i dziennikach. W związku z tym miałem bardzo proste rozwiązanie. Albo przestać pisać, albo coś z tym zrobić. Wybrałem trzecią drogę. Mianowicie założyłem własne czasopismo. Każdy może założyć swoje czasopismo lub dziennik. Nie ma problemu z mediami. Tak. Dziękuję bardzo. Okej. Witold Zakrzewski. Proszę bardzo. Tu mamy jeszcze jakieś 5 minut. Plus minus chciałem jeszcze dać głos panu dyrektorowi oczywiście. Znaczy ja jedno zdanie a propos, dlaczego zareagowałem na słowa pana dyrektora dotyczące zawłaszczenia mediów lokalnych. Dlatego, że to wypowiedział urzędnik państwowy w stosunku do niezależnych mediów lokalnych, które nie są zależne od kogokolwiek. Tworzone są, tak jak pan Jachimowicz powiedział, tworzone są przez ludzi. To jest obrażanie ludzi, a w wielu wypadkach również organizacji pozarządowych, które tworzą te media lokalne. A to wypowiedział również członek Rady Działalności Pożytku. Dziękuję bardzo również i za ten komentarz. Pan dyrektor Kaczmarczyk jest istotnie członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dziękuję. Zanim panu dyrektorowi oddam jeszcze głos, to ja taką chciałem uwagę poczynić. Miałem nadzieję, że ktoś z państwa to podniesie po głosie Czarka Mirzejewskiego dotyczącego FIO. Co oczywiście nie wiem, czy to jest kwestia do podejmowania jakiejś uchwały, ale na pewno bym prosił, jeśli ze strony członków Rady nie będzie w tej sprawie sprzeciwów, żeby zaprotokołować, jakby to ująć, silny apel tej Rady, żeby rząd był łaskaw przeprowadzić tą operację, która nastąpi lub nie, w taki sposób, żeby FIO nie było zagrożone i nie startowało od połowy przyszłego roku. Niezależnie od tego, w jakim kształcie. Ponieważ to być może tak nie powinno być, jak mówię, że jest, ale tak jest, że dla bardzo wielu inicjatyw Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest jednym z podstawowych źródeł finansowania i jakoś udało się przez te kilka lat żmudnej pracy doprowadzić do pewnej ciągłości, jeśli chodzi o FIO, znaczy do tego, że projekty mogły startować co najmniej w pierwszej połowie danego roku. Chyba, że ja źle zrozumiałem wypowiedź dyrektora Kaczmarczyka w tej sprawie, może pan dyrektor Krygiel to skoryguje jakoś. Ale ja myślę, że nikt z nas tu obecnych nie opowiadałby się za tym, żeby nastąpiła po prostu jakaś przerwa i jakieś, więc musicie państwo po prostu ministerstwo z kancelarią premiera uzgodnić między sobą, jak chcecie te operacje przeprowadzać, ale na pewno w taki sposób, żeby FIO mogło normalnie wystartować, czyli żebyśmy mieli opracowane zasady, żebyśmy mieli ogłoszone konkursy w tym roku, w jesieni, a nie czekali na to nie wiadomo jak długo. I tyle z mojej strony. Ja mam pytanie, czy zanim będę dalej głosu udzielał, mam pytanie, czy ktoś z członków Rady jest przeciwny temu stanowisku, bo chciałem, żebyśmy to zaprotokołowali. Nie widzę i teraz udzielam głosu. Ja chciałem, może to trochę polemiczne, ale ustosunkować się do sugestii kolegi Witolda Zakrzewskiego w sprawie wypowiedzi Wojciecha Jachimowicza. Otóż ja tak odebrałem, że Wojciech Jachimowicz
Ja podzielam tę opinię, ponieważ nie był publikowany w prasie lokalnej, w prasie regionalnej, w tak zwanej niezależnej, założył własne pismo. Podobnie ja. Od 15, właściwie od 14 lat wydaję własnym kosztem kwartalnik, bo tam mogę publikować to, co robią regionaliści. W pismach prasy regionalnej i lokalnej, zdominowanej przez lokalne, że tak powiem, grupy działania, jak mówię ogólnie, nie ma możliwości zamieszczania tekstów. To tyle chciałem powiedzieć. Dobrze. Ja bardzo też i za to dziękuję, bo taka jest rzeczywistość społeczna. Natomiast, przepraszam, tylko mam prośbę. A spróbujmy się jeszcze odnosić do, ewentualnie do prezentacji pana dyrektora Kaczmarczyka, jakby co do zasady. Ale jeżeli pan oczywiście chce kolejny element polemiki tutaj, to też może być, bardzo proszę. To znaczy, ja rozumiem, że intencją tej jakby nowego rozdania jest to, żeby umożliwić funkcjonowanie właśnie takich niezależnych mediów, niezależnych od nikogo. I ja powiem szczerze, że mam też takie doświadczenia, ponieważ sam zakładałem lokalne pismo jeszcze pod koniec lat 80. i przez jakiś czas to pismo udawało mi się prowadzić, ale potem po tej transformacji w 89 roku no jakoś nie wyrabiałem, że tak powiem, finansowo. To pismo przejął później samorząd. Tak wydawałoby się, że samorząd taki no bardzo też niezależny wtedy, że tak powiem, w swoich działaniach. No ale z biegiem czasu to się zmieniło. Redakcję przejął całkowicie samorząd tego pisma. No i potem okazało się, że wychodziło pismo, w którym na każdej stronie był pan burmistrz, przewodniczący rady i jeszcze ktoś tam. I właściwie to było tylko takie jednostronne, niby niezależne, ale prowadzone przez samorząd, bo samorząd miał finanse, żeby to po prostu prowadzić. Do dzisiejszego dnia tak to pismo funkcjonuje i powiem szczerze, że pisywałem ostatnio tam felietony do tego pisma, ale mi zwrócono uwagę, że bym tam o pewnych sprawach nie pisał, więc przestałem pisać. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga sprawa to myślę, że właśnie intencją tu jakby tych wnioskodawców do jakiegoś nowego, że tak powiem, rozdania w tej materii finansowego jest to, aby umożliwić właśnie funkcjonowanie jakimś naprawdę niezależnym wydawnictwom, funkcjonowanie, żeby nikt im tam nie mógł się wtrącać, a żeby te wydawnictwa jednak istniały. To tyle, dziękuję. Dziękuję panu bardzo. I jeśli panowie pozwolicie, żeby ostatni głos miała pani na sali, to jeszcze udzielę głosu. Panie Pani przewodniczący, dziękujemy za te wszystkie głosy, ale ja oficjalnie wnoszę o powrót do agendy, ponieważ zabraknie nam czasu na sprawy, które dzisiaj mamy w posiedzeniu. No bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję za wsparcie. Panie dyrektorze, jeżeli ma pan chęć i wolę skomentowania wszystkich lub niektórych wypowiedzi, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Postaramy się szybko, podzielimy się z dr Rzymszą odpowiedziami na te pytania. W zasadzie pytań jako takich nie zanotowałem wielu, raczej komentarze też chciałbym, dlatego się tak nad nimi teraz szybko pochylić. Przewijał się często wątek mediów lokalnych. To krótki taki komentarz, no to w tym mechanizmie wsparcia z poziomu centralnego chodzi między innymi o to, że jak wszyscy dobrze wiemy, te media lokalne, media obywatelskie pełnią często też funkcje kontrolne. I chociażby z głosów organizacji strażniczych często wynika, że lepsze jest to dla nich oparcie się o środki centralne niż środki samorządowe, ponieważ nie ma idealnych rozwiązań, natomiast jest to ten jeden szczebel oddalenia od tego miejsca, w którym one pracują, jest dla nich po prostu bezpieczniejszy i umożliwia im pracę. I tutaj głównie chodzi o to. Jeżeli chodzi o wspomożenie, tutaj było pytanie, że absolutnie nie odchodzimy od wsparcia tych małych organizacji
finansowanie pewnych, znaczy wspieranie też federalizacji, zresztą federalizacja, poziom federalizacji sektora w Polsce też był przedmiotem troski ekspertów już wcześniej, więc tutaj jest jeden z priorytetów, po prostu rozwój takich związków, federacji, koalicji, ale to absolutnie ani się nie stoi w sprzeczności, ani unieważnia tego celu, jakim jest właśnie wspieranie mniejszych organizacji, umożliwianie im poprawa ich funkcjonowania. Odnosząc i ostatnie z moich tutaj komentarzy, odpowiedź na pytanie pana przewodniczącego Balona, tutaj silny apel Rady, żeby FIO nie było zagrożone, no tutaj być może dyrektor Kaczmarczyk prezentował to szybko, być może jakiś tutaj skrót myślowy się skradł, natomiast tutaj absolutnie chciałem zapewnić, że my chcemy tak przeprowadzić tą ewentualną zmianę FIO, aby nie były zagrożone, już mówiąc wprost, ani wygoda beneficjentów, ani w ogóle cały proces. Wiemy, że te środki są potrzebne i absolutnie dyrektor mówił o pewnych wariantach, które rozważamy, natomiast oczywiście w tle tych rozważań absolutnie jest i bezpieczeństwo, i jakby też komfort osób korzystających z funduszu inicjatyw obywatelskich. I jeszcze przekażę na moment mikrofon pani doktor Rymszy. Tak, ale już teraz dziękuję panu za to zapewnienie i teraz Agnieszka, proszę bardzo. Ja chciałam powiedzieć też króciutko, postarałem się kilka słów, dlaczego to wszystko tyle trwa. Tu odniosę się do konsultacji. Jak państwo wiecie, prowadziliśmy konsultacje publiczne od połowy grudnia do końca stycznia. W ramach tych konsultacji też odbyliśmy szereg różnorakich spotkań w całej Polsce, we wszystkich regionach. Spłynęło do nas ponad 200 takich formalnych uwag, również zanotowaliśmy szereg uwag podczas różnorakich spotkań, które odbywaliśmy. Potem nad każdą uwagą żeśmy się w zespole pochylali, dyskutowali, zastanawialiśmy się, czy ją przyjąć, czy jej nie przyjąć, dlaczego tak, dlaczego inaczej. Wiele uwag było sprzecznych, więc też musieliśmy myśleć nad jakąś wspólną logiką tych wszystkich zmian. To wszystko trwało. Równolegle i po okresie tych konsultacji publicznych też przechodziliśmy procesy opiniowania, uzgadniania międzyresortowego. Każde ministerstwo zgłaszało swoje uwagi. Znowu musieliśmy próbować, cały czas próbujemy skonsumować uwagi wszystkich ministerstw, które też chciały i chcą mieć rolę w tych zmianach i w tych wszystkich programach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które będą tworzone i realizowane przez Narodowe Centrum. Tak więc cały czas debatujemy, można powiedzieć, poddajemy refleksji to wszystko. Chcemy rzeczywiście wypracować taki system, taki podział kompetencji między różne organy, aby w najbardziej efektywny sposób i w taki sposób, który obecnie i w przyszłości będzie mógł uwzględniać jak najwięcej różnorakich perspektyw właśnie w tworzeniu i realizowaniu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. No i to niestety zajmuje czas, no a do tego jeszcze dochodzi cała jakby biurokracja, może tak powiem, formalnie związany z tym, że pracujemy w systemie instytucji publicznej, gdzie musimy trzymać się wszelkich procedur, czekać na terminy kolejnych posiedzeń, terminy spływania odpowiedzi na różne nasze pisma. To wszystko po prostu trwa, więc tak bym podsumowując dwa główne powody trwania tego procesu, to jest z jednej strony takie procedury biurokratyczne, a z drugiej strony właśnie taka nasza chęć refleksji, dyskusji, pochylenia się nad każdą uwagą, która do nas spłynęła i które cały czas do nas spływają. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za tą wypowiedź. Przepraszam za
za komentarz, który zaraz wygłoszę, ale rzeczywiście rzeczywistość społeczna jest to coś innego niż plastelina. Nie daje się tak łatwo kształtować, nawet jeśli się ma jakiś plan na to, to są różne sytuacje, które później ten plan nam zakłócają. Dziękuję serdecznie. Chciałbym przejść do kolejnego punktu porządku dziennego, ale jeszcze raz chciałem podziękować za te obszerne wyjaśnienia, które Państwo zechcieliście złożyć. Dziękuję jeszcze raz. Ale nikt Państwa nie wyprasza tutaj przecież, wręcz odwrotnie. To. No, proszę bardzo, to wobec tego przy tym upale trzeba uważać, bo to teraz może byśmy przeszli do punktu porządku dziennego stan prac nad projektem ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki, pani Joanna Jędrzejewska de Bortoli. No właśnie. Departament Turystyki. Witam serdecznie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Na kwietniowym posiedzeniu Rady Pożytku Publicznego pan minister Lasek miał przyjemność przedstawić Państwu informację dotyczącą projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Również otrzymaliśmy Państwa opinię. W związku z tym poproszona zostałam o krótkie przedstawienie stanu pracy, co się teraz z naszą ustawą dzieje. Moja przedmówczyni wspomniała o długim, skomplikowanym procesie legislacyjnym. Ja tylko mogę potwierdzić jej słowa, że wszystko trwa. Natomiast jak to wygląda na dzisiaj, czyli tak. Pokrótce, ustawa ma obowiązywać od 1 lipca przyszłego roku. Publikacja musi nastąpić do końca roku 2017, czyli tego roku. Projekt był poddany uzgodnieniom międzyresortowym, one trwały do 13 kwietnia tego roku. Został przygotowany 15 maja projekt ustawy uwzględniający te uwagi resortów i innych podmiotów, które opiniowały, m.in. właśnie Państwa Rady. Nastąpiło również przekazanie projektu do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Również otrzymaliśmy pozytywną opinię tejże komisji. 19 maja Ministerstwo Sportu i Turystyki otrzymało opinię Rady Legislacyjnej, do której odniesienie zostało przekazane 7 czerwca tego roku. 5 czerwca dostaliśmy opinię rekomendującą z Komitetu do Spraw Cyfryzacji, 7 czerwca również od Komitetu do Spraw Europejskich. 14 czerwca Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło również opinię o zgodności z prawem Unii Europejskiej tegoż projektu. 14 czerwca przekazaliśmy do rozpatrzenia projekt przez Komitet Stały Rady Ministrów i dostaliśmy informację w dniu wczorajszym, że w dniu 29 czerwca ten projekt na tym komitecie stanie. Następnym etapem będzie Komisja Prawnicza, następnym etapem Rada Ministrów. No i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jeszcze przed wakacjami sejmowymi projekt trafi do Sejmu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać Panią, w jaki sposób w tym projekcie zostały uwzględnione zastrzeżenia i uwagi, które zgłaszały zarówno organizacje pozarządowe, jak i podmioty z artykułu 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi mi tu w szczególności konkretnie o tak zwane podmioty kościelne. Dlatego, że my otrzymaliśmy odpowiedź od Państwa, ale ta odpowiedź była bardzo uprzejma, bardzo kurtuazyjna i że Państwo będziecie to uwzględniać, ale nie wiemy jakoś szczególnie, co konkretnie zostało uwzględnione lub nie. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to oddam głos tutaj Panu doktorowi. Dominik Borek, Ministerstwo Sportu i Turystyki. Szanowni Państwo, tutaj, tak jak Pan Przewodniczący wskazał, w głównej mierze Rada Działalności Pożytku Publicznego zwracała uwagę na definicję przedsiębiorcy, która była zawarta w projekcie ustawy. I ta definicja przedsiębiorcy, tak jak Państwo widzicie w projekcie, uległa zmianie. Natomiast zgodnie z
przyjętą opinią Komitetu do Spraw Europejskich. Prace nad tą definicją dalej będą trwały podczas Komisji Prawniczej, gdzie przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z przedstawicielami Rządowego Centrum Legislacji pomogą nam w opracowaniu definicji w taki sposób, żeby była ona do zaakceptowania przez wszystkie strony. Zwracając tutaj uwagę na kwestie wyłączeń ustawowych, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło naszą wcześniejszą opinię, że jeżeli chodzi o wyłączenia podmiotowe, to one niestety nie mogą w ramach ustawy mieć miejsca, natomiast jeżeli chodzi o samą definicję przedsiębiorcy, to tak jak wskazaliśmy jeszcze na Komisji Prawniczej, ona ulegnie stosownym zmianom. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której, jak mówi powiedzenie, stary diabeł tkwi w szczegółach. W związku z tym mam prośbę wielką o bardzo ścisłą współpracę z Departamentem Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego, w sensie o bardzo ścisłą wymianę informacji, jeśli pani dyrektor pozwoli oczywiście w tej sprawie, dlatego że to jest bardzo specyficzny i ja zdaję sobie, skomplikowany problem. Zdajemy sobie sprawę ze stopnia komplikacji tego problemu. Spodziewamy się również, że transpozycja tej dyrektywy w państwach członkowskich będzie przedmiotem różnych sporów prawnych później po jej dokonaniu, to znaczy tak pokazuje doświadczenie, że w takich sprawach tak zwykle jest. Niektóre państwa członkowskie będą bardziej stawiały opór, inne mniej. Wydaje mi się, że to jest akurat taki punkt, w którym można by się z czystym sumieniem zastanawiać nad tym, czy zasada subsydiarności nie jest tutaj naruszana przez prawo unijne, ale to jest jeszcze zupełnie inna para kaloszy. Tylko mówię, że to są trudne regulacje i rozmawiałem na ten temat z reprezentantami organizacji z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej i oni wszyscy starają się swoje rządy powstrzymywać przed wprowadzaniem regulacji właśnie jakichś takich, nazwijmy to, restrykcyjnej wykładni przy transpozycji. Ale dobrze, dziękujemy bardzo. Chyba, że z Państwa strony są na ten temat jakieś konkretne jeszcze wnioski czy uwagi. Jak nie, to rozumiem, że Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego będzie nas natychmiast informować, tak? I na bieżąco o postępach tej sprawy bylibyśmy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękuję, przepraszam za to, że macie Państwo tak mało czasu, ale cieszę się, że w tak konkretny sposób, żeśmy ten punkt porządku dziennego załatwili. Bardzo dziękujemy, przepraszamy, ale też uciekniemy do obowiązków. Bardzo proszę. Proszę naprawdę zwrócić uwagę na te warunki atmosferyczne, bo pan dyrektor Krygiel powiedział, że się śpieszy wprowadzać te zmiany, ale naprawdę tu trzeba strasznie uważać, pić dużo wody i tak dalej, bo to jest taki upał po prostu. Dobrze, teraz dziękuję serdecznie. I teraz mamy tutaj pana dyrektora Mirosława Przewoźnika. Pan dyrektor Przewoźnik, jeśli ktoś z Państwa nie zna go jeszcze, jest dyrektorem Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Oczywiście w naszym ministerstwie, w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Panie dyrektorze, my mamy nie tylko teoretycznie, ale praktycznie 20 minut na ten punkt. Pan pewnie też nie ma za dużo czasu. Mówię to dlatego, że mamy przerwę. Jeżeli nie, oczywiście możemy się kilka minut spóźnić na tą przerwę, ale nie za dużo, bo wtedy catering sobie już pójdzie, tak? Także ja dzisiaj już z panią dyrektor omawiałem rano kwestię cateringu, więc spróbujmy, jeżeli to będzie możliwe, zrobić to w ciągu 15-17 minut. Bardzo panu dziękuję i przepraszam z góry. Dzień dobry, witam Państwa. A tak jak Pan Przewodniczący podkreślił tutaj, to wszyscy są w niedoczasie, a ja też mam bardzo mało dzisiaj czasu, ponieważ wyjeżdżam na koncert Guns N' Roses, więc muszę zdążyć do Gdańska. Ale to jest dobra wiadomość, że Pan się nie śpieszy na Radę Nadzorczą Teflonu, tylko na coś zupełnie innego. Z Rady Nadzorczej zostałem wyrugowany przez Pana Ministra,
bo miałem pierwotnie tam być. No dobrze. Proszę Państwa, tutaj przedmówcy powiedzieli, że mieli mało czasu. Nie wiem, czy ustawa, no niektóre ustawy są tak procedowane. Tutaj myślę, że pan Mirzejewski może coś powiedzieć też, czy tak procedował, ale ustawa za życiem, ta pierwsza, pani premier dała miesiąc czasu i została przygotowana w ciągu miesiąca. Na program za życiem mieliśmy, który powstał w wyniku tej ustawy, za życiem w artykule 12 był tam objawiony. Mieliśmy 1,5 miesiąca. Był to dosyć szalony czas, dlatego że jest to program międzyresortowy, a jak ktoś pracował w resortach, to wie, jak to ciężko skoordynować i każdy, że tak powiem, chce z tej kołdry coś tam dla siebie urwać. Natomiast myśmy tutaj pracowali przede wszystkim pod kątem wsparcia osób niepełnosprawnych, a nie tego, żeby resortom było dobrze. No i z tego urodził się program, który ma rocznie zawinkulowane z różnych źródeł, bo to są zarówno rezerwa ogólna pani premier, jak i Fundusz Pracy, środki finansowe poszczególnych resortów, w tym też, ale też i funduszy celowych, tak jak Narodowy Fundusz Zdrowia. W każdym razie mamy na to 511 milionów złotych w perspektywie pięcioletniej. Program jest bezterminowy, ale w perspektywie pięcioletniej to jest 3,1 miliarda złotych. No, chciałoby się co najmniej dwa razy więcej, no ale myślę, że jeżeli rzeczywiście tam wzrost gospodarczy, podatki, ściągalność i tak dalej będą szły w dobrym kierunku, to uda się na to więcej zarezerwować i przeznaczyć. Jeżeli chodzi o samą te punkty podstawowe programu, to został podzielony na priorytety. W pierwszym priorytecie mieliśmy wsparcie kobiet w ciąży i ich rodzin. To była tam koordynowana opieka nad kobietą w ciąży. Te kontrakty już zostały w województwach pozawierane. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał odpowiednie zarządzenia, a zresztą teraz w ogóle Narodowy Fundusz idzie na opiekę taką koordynowaną nad kobietą w ciąży, ale też w poszczególnych jednostkach, w cudzysłowie chorobowych, pośrednio słowa nie jednostką chorobową. W każdym razie będzie też skoordynowana opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, czyli odpowiedzialność poszczególnych elementów służby zdrowia za całość wsparcia. Diagnostyka i terapia prenatalna. Mamy 101 ośrodków, które taką diagnostykę już prowadzą, bo tutaj też podpisywaliśmy na interpelacje poselskie i dezyderaty, więc mamy taką informację. Później opieka paliatywna, hospicyjna, ona była finansowana z takich różnych źródeł, teraz ma być finansowana już bezpośrednio przez NFZ. Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi w ciąży. To funkcjonowało w pomocy społecznej, ale takich było 26 ośrodków, często niedoposażonych, więc te, które istnieją, będą doposażone. Natomiast chcemy, żeby powstała sieć, która liczy około 40 ośrodków, żeby to pokrywało cały kraj z równym dostępem. Odpowiednio wyposażonych również pomoc uczennicom w ciąży. Tu chodzi o stworzenie w bursach szkolnych, w systemie edukacji możliwości nauki i połogu i nauki uczennicom nieletnim, też wyposażenie odpowiednie w pokoi. Następnie koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej, to też prezes Narodowego Funduszu już wydał rozporządzenie, ponieważ program funkcjonuje w wielu częściach od 1 stycznia, w niektórych od 1 lipca, w niektórych od 1 stycznia 2018. Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków, tutaj banki mleka będą funkcjonowały od lipca. Wczesna rehabilitacja dzieci, to już też jest kwestia NFZ, tu też już zostały wydane zarządzenia prezesa. Już resort edukacji zebrał informacje. W każdym powiecie będą utworzone ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze. To nie są nowe jednostki, bo w tych jednostkach, którym dysponuje oświata dla dzieci od 0 do 7 lat, będą tworzone warunki do wsparcia rehabilitacyjnego, psychologicznego, pedagogicznego, szczególnie tu chodzi o oligofrenopedagogów, surdopedagogów, w wymiarze 4 godziny tygodniowo. Obecnie tam, gdzie funkcjonowały ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, było to możliwe 4 do 6 godzin miesięcznie. I teraz te dodatkowe środki w wysokości, z tego co pamiętam, 90 milionów rocznie, jeżeli to będzie cały rok już, bo w tym roku mamy połowę, to będą to środki przeznaczone właśnie na 4 godziny tygodniowo i wydaje się, że na przykład rehabilitacja już powinna być nie łamaniem kości, tylko taką przyzwoitym zabiegiem wspierającym
rodzinę. Dalej, dofinansowanie od 1 lipca teraz rusza już, bo mamy dzisiaj ustawę o tym wsparciu też i w Maluch Plus. Tutaj wchodzi w grę też program dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach nad dziećmi z niepełnosprawnością w wieku do 3 lat. Tam dodatkowo przeznaczamy, jeżeli tam dofinansowanie jest chyba 400 zł, to dodatkowo 100 zł będzie dorzucone. Uprawnienia do osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego to będzie w drugim pakiecie. Opieka wytchnieniowa od połowy roku, to zaraz wyjaśnię. No może inaczej, od razu po drodze. Opieka wytchnieniowa. Tutaj był problem, czy wpisać to do ustawy, czy też posługiwać się aktualnie funkcjonującymi zapisami prawnymi. Prawdopodobnie będzie tak, że to jeszcze decyzja będzie w tym tygodniu, że pójdziemy to poprzez usługi specjalistyczne gminne, zwykłe gminne i specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz możliwość umieszczenia takiej osoby poprzez opiekę wytchnieniową w specjalistycznym ośrodku. Tutaj przewidziane jest około 10 godzin miesięcznie z możliwością kumulacji do 120 godzin w ciągu roku. Przy kwocie 20 zł za godzinę daje to 2400 rocznie. W tym momencie powiedzmy, jeżeli dom pomocy społecznej czy tam ośrodek kosztuje w granicach 3500–4000 zł, daje to możliwość, gdyby ktoś chciał powiedzmy pojechać na jakiś turnus rehabilitacyjny na wczasy i chciał nabrać sił do, rodzina by chciała nabrać sił do sprowadzenia dalszej opieki, to będzie to wystarczające, żeby na te dwa tygodnie tą osobę, tutaj dziecko lub osobę dorosłą w takim ośrodku wsparcia umieścić, lub też to będzie wybierane godzinami, czyli nie wiem, zrobienie zakupów, czy nawet pójście na jakieś spotkanie towarzyskie, to będzie zapewnione w ramach bieżących świadczeń gminy. Tutaj środki też są zarezerwowane. Środowiskowe domy samopomocy. Dzisiaj jest taka możliwość, że mamy w środowiskowych domach samopomocy umieszczane osoby, które mają orzeczenie o całościowych zaburzeniach rozwojowych. W tym się mieści również spektrum autyzmu, jest zespół Retta, jest Asperger. I można powiedzieć, że nie ma definicji, bo amerykańska klasyfikacja przewiduje rozróżnienie nisko funkcjonującego autyzmu, natomiast w Polsce my się tym nie posługujemy, ICD-10 tego też wyraźnie nie wskazuje, ale chcemy, żeby to połączyć ze znacznym stopniem niepełnosprawności, wtedy jakby będzie to dotyczyło, że właśnie tych osób dorosłych, mających możliwość uczestniczenia w środowiskowych domach samopomocy, jakby z tym nisko funkcjonującym autyzmem, ponieważ te osoby wymagają zwiększonego wsparcia osobowego. Przewidujemy, oprócz tego, że wojewoda może w ramach już posiadanych środków zwiększyć finansowanie środowiskowego domu o 20% w szczególnych przypadkach, to tutaj na spektrum autyzmu, tego nisko funkcjonującego ze znacznym stopniem i ze niepełnosprawnościami sprzężonymi będzie dodatkowo 30%, czyli będzie można powiedzieć, że do tej stawki około 1400 zł będzie można dorzucić jeszcze około 50% więcej, szczególnie w zasadnych przypadkach, tam gdzie będą te osoby z tymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub też sprzężonymi. Na ten rok przewidujemy dodatkowo w tej puli 20 milionów złotych, w przyszłym roku 40. Wydaje się, że przy populacji 40 tysięcy osób, z tego 4 tysiące, tak przynajmniej z badań epidemiologicznych wynika służby zdrowia, 4 tysiące dorosłych powinna być kwota wystarczająca, żeby te potrzeby zabezpieczyć. Natomiast środowiska, które zajmują się osobami z autyzmem, zgłaszały taką uwagę, że to jest za niska dotacja. Musimy rozpoznać najpierw, że tak powiem, trochę mieliśmy teoretycznie rozpoznane potrzeby, natomiast teraz trzeba to też w praktyce rozpoznać, czy nie będzie dostać najwięcej, bo to jest na razie wstępna przymiarka i zawsze to można zmienić w górę. W drugim pakiecie, to pójdzie teraz od lipca, w drugim pakiecie będziemy mieli wsparcie dla osób, które opuszczają warsztat terapii zajęciowej w postaci utworzenia, w cudzysłowie, pojęcia klubowicza. W środowiskowych domach samopomocy klubowiczów mamy. Natomiast tutaj będzie dodatkowe finansowanie dla osób, które opuszczają warsztat terapii zajęciowej w celu podjęcia pracy. Będzie to taka premia dla warsztatu terapii zajęciowej, który pracuje na rzecz, zresztą
Państwo wiecie, warsztaty terapii zajęciowej usamodzielniają na rynek pracy około 1,5% swoich uczestników z 27 tysięcy osób. Jest to dalecze niewystarczające. Częściowo to jest kwestia braku na rynku pracy, ale też jest druga, to jest, czy pozostałe przyczyny leżą też po stronie rodziny, która się boi, że taka osoba, która opuści warsztat terapii zajęciowej, nie będzie mogła do niego wrócić, straci kontakt ze środowiskiem swoim, tym poprzednim, koleżeńskim czy naturalnym, straci, będzie miała problem z poradami psychologicznymi czy z rehabilitacją, to będzie dalej zapewnione, czyli będzie taki klubowicz miał prawo do tych usług, a przy okazji będziemy zmieniać całe rozporządzenie o warsztatach terapii zajęciowej. Chcemy wprowadzić standardy zatrudnienia, standardy usług, standardy lokalowe. Mieszkania chronione. Tutaj była dyskusja, zresztą zespół, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, zgłasza tutaj uwagi też. Mamy zmianę formuły z mieszkań chronionych, treningowych i wspomaganych na mieszkania treningowe i wspierane, tak żeby to się też nie kłóciło z definicjami przyjętymi w regionalnych programach operacyjnych czy w innych dokumentach związanych z obecną perspektywą unijną. Chcemy tworzyć około 50 mieszkań w ciągu roku. W zależności od tego, czy będą to mieszkania duże czy małe, to może być to większa lub mniejsza. Znaczy mniej nie, natomiast więcej tak, jeżeli to będą mieszkania mniejsze, na przykład 2-3 osoby. Bardzo duży nacisk na wsparcie dla opiekunów, ale nie tych, znaczy dla opiekunów, członków rodzin, tak, można powiedzieć dorosłych, jeżeli chodzi o rynek pracy. Tutaj podam przykład. Na telepracę pracodawca będzie mógł uzyskać 12-krotność przeciętnego wynagrodzenia, dotacji na związaną z 12-krotnością przeciętnego wynagrodzenia. Jest to bardzo duża wysokość środków dla opiekunów, czyli to nie musi być opiekun faktyczny, tylko może być to członek rodziny dorosły, który pozostaje bez pracy. Już mamy czas? Koniec. Dopiero zacząłem. Dobrze. Proszę Państwa, już kończymy też. Jeszcze dużo głosów było też związanych z aktywizacją tych właśnie osób w warsztatach terapii zajęciowej, związanych z praktykami. Więc w drugim pakiecie ustaw, który będziemy wdrażali który będziemy pisali od w drugiej połowie roku, ale i konsultowali publicznie, bo te konsultacje pierwszego pakietu doszły już do zenitu. Dzisiaj mamy ustawę w Sejmie. W drugim pakiecie będziemy również mówili o praktykach, o stażach, praktykach i zatrudnieniu wspomaganym. Już jesteśmy w porozumieniu z ministrem Szwedem, że znajdą się na to środki, żeby aktywizować z Funduszu Pracy poprzez zatrudnienie wspomagane osoby niepełnosprawne. I to by było tak. Teraz tak, i podsumowując, pierwszy pakiet ustaw związany z mieszkaniami chronionymi, w sensie mieszkań treningowych i wspieranych, już mamy w pierwszym pakiecie ustaw. Mamy tam aktywizację osób, opiekunów osób niepełnosprawnych. Mamy też jeszcze przepisy związane z wdrożeniem tych ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-wychowawczych, które będą w systemie oświaty. Mamy też wczesną rehabilitację dzieci i wsparcie opieki neonatologiczno-pediatrycznej w służbie zdrowia poprzez ich doposażenie jednorazowe. Te przepisy wejdą w życie od 1 lipca lub 1 września tego roku. Była rezygnacja, bo tutaj było z krytyką, spotkała się sprawa Centrum Usług, że idą za szeroko, z tego się resort wycofał, także mamy tylko wyodrębnienie zespołów usług w ośrodkach pomocy społecznej. Dziękuję panie dyrektorze, przepraszam jeszcze raz za to, że pański referat nie był tak obszerny czasowo, jakby zasługiwał, ze względu na jego bardzo konkretny wymiar i bardzo konkretne informacje, które pan przekazał.
Czy z Państwa strony widzę, że jest konieczność i potrzeba dyskusji? Proszę, Czarek. Pan Cezary Mierzyński. Znaczy, konieczność dyskusji. Ja tylko przypomnę, że ten projekt stawał na zespole do spraw społecznych. Myśmy rzeczywiście mocno do tego przysiedli z różnymi ekspertami, zwłaszcza w kontekście mieszkań chronionych. Znaczy, ja muszę tylko z przykrością powiedzieć, że to coś... My nawet zaproponowaliśmy konkretne zapisy wydyskutowane i które nie są z miły złej jakości. Powiedziałbym nawet, miały na celu poprawienie zapisów o mieszkaniu chronionym, ponieważ te zapisy nie uwzględniają, i to jeszcze raz potwierdzę, tego, co się dzieje w regionach z Europejskiego Funduszu Społecznego. Naprawdę chcieliśmy, żeby rozwiązanie było lepsze niż gorsze, ale nie wiem dlaczego, po prostu, znaczy wiem kto, ale nie wiem dlaczego się zaparł, żeby, ponieważ ministerstwo tak zaproponowało, to jest to lepsze rozwiązanie. Ja mówię o tym z całą przykrością, bo tak naprawdę chcieliśmy ten projekt poprawić, bo to mieszkania chronione, żeby funkcjonowały. Mamy olbrzymie środki w Europejskim Funduszu Społecznym w regionach na ten cel i teraz się okaże, że mamy zupełnie różne definicje. Jedną będzie jedna ustawowa, druga europejska. Do czego to doprowadzi? Moim zdaniem do marnowania pieniędzy i szkoda. Po prostu szkoda. Znaczy, nie, wiem, że w Sejmie pewnie się już nic z tego nie zmieni. Nawet najprostsza rzecz. Przepraszam, że mówię o tym z przykrością, bo to moje, co do samej ustawy myśmy się wypowiadali, przypominam, pozytywnie tych rozwiązań tu w ustawie. Najprostsza rzecz, żeby mieszkanie chronione prowadziła organizacja pozarządowa, a nie tylko ta, która posiada status OPP. Co więcej, stwierdzono, przepraszam, przedstawiciel rządu obecny na sali stwierdził, że to jest dobra propozycja. Czytam ustawę, organizacja pożytku publicznego. To a propos konsultacji. Znaczy naszej pracy, którą włożyliśmy w to, bo to nie chodzi nawet o konsultację, tylko włożyliśmy swoją pracę, żeby ten projekt był lepszy. No i kurczę, okej, niech będzie, jak żeście to przyjęli, tylko bardzo proszę tylko o zapamiętanie, co się będzie działo z marnowaniem pieniędzy w regionach, bo szkoda po prostu. Można było spoić jakby w jedną całość to, co jest z FS-u i to, co jest w ramach działań rządowych. Dziękuję. Chciałbym pana prosić o odpowiedź, panie dyrektorze, tutaj, że tak powiem, tu i teraz. To znaczy powiem tak, że no z chęcią porozmawiam za 2 lata i założę się, że z naszych środków nie będzie marnowania pieniędzy. Okej. Proszę bardzo, ksiądz Słowik. Ja bym chciał w tym momencie sięgnąć troszkę dalej, jeśli chodzi o proces legislacyjny, bo były gdzieś tam właśnie takie zapowiedzi. Z zapisu ustawowego tego nie widać wprost, mianowicie chodzi mi o zmianę rozporządzenia o mieszkaniach chronionych, bo to, co Cezary mówi, to sporo tych dolegliwości i takich irracjonalności jest w samym rozporządzeniu, niekoniecznie w ustawie. W związku z tym, czy jest realna zmiana tego rozporządzenia, bo wtedy byśmy część tych rzeczy uratowali. Na korzyść. To z kolei ja z przykrością powiem, że chcieliśmy, żeby to rozporządzenie zafunkcjonowało my jako koordynujący ustawą, bo tutaj tak naprawdę w pierwszej części ustawy nie ma nic z działań Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych w sensie merytorycznym, natomiast no, jesteśmy zobowiązani do koordynacji. Chcieliśmy, żeby to poszło od 1 września. Przewalczono, że będzie to 1 marca, ale nowe rozporządzenie będzie. Taka jest delegacja ustawowa. Tak. Do tego czasu będzie funkcjonowało obecne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie WTZ-ów i środowiskowych. Po pierwsze, powiedział pan tutaj, że odnośnie kiepskie zatrudnienie, jest duża niechęć rodziców, a czy zwrócił pan uwagę na to, że tak naprawdę osoby kierowane do WTZ-ów niekoniecznie akurat powinny być kierowane do WTZ-ów. I czy w związku z tym, wobec nowej ustawy, osoby kierowane do środowiskowych domów samopomocy będą w jakiś sposób orzekane i będą jakieś skierowania, tak jak są skierowania do WTZ-ów? Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to nie możemy mówić o zatrudnianiu, bo bardzo przypadkowo... Ale pani mówi raz o WTZ-ach, raz pani mówi o środowiskowych, tak, więc teraz nie wiem, o czym pani mówi. To się łączy, dlatego że stara ustawa... Środowiskowy dom nie jest do zatrudniania. Okej. W związku z tym wrócę w takim razie do starej ustawy oświatowej, która mówiła, po ukończeniu szkoły osoby trafiają do WTZ-ów. Po 3 latach, jeżeli nie spełniają warunków do zatrudnienia, ewentualnie dalszej rehabilitacji, idą do środowiskowych domów samopomocy. I tam miało być orzekanie. Na dzień dzisiejszy do środowiskowych domów samopomocy może trafić każdy, pod warunkiem, że ma stopień niepełnosprawności niekoniecznie orzeczony.
nie ma wskazań do środowiskowych domów samopomocy, natomiast do warsztatów terapii zajęciowej trzeba mieć wskazania. I na dzień dzisiejszy zespoły do spraw orzekania, a jestem orzecznikiem w takim zespole od wielu lat, nie mają żadnej możliwości nie dania wskazań osobie, która ma zaznaczone we wniosku chęć uczestnictwa w terapii zajęciowej i spełnia dwa wymogi. Albo jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, albo umiarkowany choroba psychiczna lub upośledzenie umysłowe. Nikt nie weryfikuje tego. W związku z tym do WTZ-u trafiają naprawdę osoby, które po prostu mają blisko i dlatego, że WTZ-y dowożą je, a środowiskowe niekoniecznie. W związku z tym osoby, które powinny być w WTZ-ach, są w środowiskowych i odwrotnie. Dlatego nigdy nie będziemy mieli zatrudnienia, jeżeli nie dojdziemy tutaj do jakiejś koordynacji tych działań na poziomie już orzecznictwa. A tak grzebanie w ustawie to praktycznie nie przyniesie niczego dobrego oprócz likwidacji części WTZ-ów. Dziękuję. Panie dyrektorze, proszę. Znaczy tak, zgodzę się, że trzeba to skoordynować, z tym się zgodzę. W dalszym ciągu nie rozumiem zastrzeżeń, dlatego że w środowiskowych domach samopomocy musimy mieć stopień niepełnosprawności, więc to podlega orzekaniu. Środowiskowe domy samopomocy zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, żadnych innych, więc ewentualnie jeżeli dochodzą dodatkowe schorzenia, tak? Natomiast podstawowym kryterium jest zaburzenie psychiczne i takim celu zostały stworzone. Już nie mówiąc o tym, że środowiskowe domy samopomocy, jeżeli popatrzymy na statystyki, to usamodzielniły więcej osób na rynek pracy niż WTZ-y, które mają tą funkcję realizować. Więcej. Statystyki tak mówią. Natomiast chciałem jeszcze się odnieść do tego, że środowiskowe niekoniecznie dowożą. Może nie znam całego kraju, ale w województwie podkarpackim wszystkie dowożą. Wszystkie. Natomiast myślę, że 90%, bo w programie Aktywny Samorząd PFRON daje środki finansowe ze szczególnym uwzględnieniem właśnie na placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi. I nie wiem, czy to ksiądz dyrektor potwierdzi, ale chyba też środowiskowe domy dostają tego, z tego środki na zakup samochodów. Nie sądzę, żeby nie korzystały. Natomiast jest taka sytuacja, że jeżeli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, to co powiedziałem, będziemy premiować działalność prozatrudnieniową, zachowując podstawowe finansowanie na funkcję rehabilitacji społecznej. Dziękuję bardzo. Że tak powiem, w warstwie informacyjnej jeszcze są pytania poza, bo różnice poglądów dają się tutaj zarejestrować. Natomiast nie ma. Dziękuję. Wobec tego serdecznie dziękuję panu za udział w naszym posiedzeniu. Zapraszamy jeszcze częściej, jak tylko się taka potrzeba i konieczność pojawi. Jeszcze raz dziękuję. Może jedną rzecz. A propos warsztatów terapii zajęciowej, to one są przewidziane do konsultacji publicznych, które będą w całym kraju. Koordynuje tym pani Wardęga, jeżeli chodzi o tą stronę techniczną. Tam również jest kwestia zatrudnienia wspomaganego i tak dalej. To będziemy to realizować w ramach konsultacji w każdym województwie. Do października włącznie, więc to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest taka jakby zajawka tego, o czym myślimy. To jest rzucenie, powiedzmy, no, tej wędki, tak? Czy tam tej, no, powiedzmy, hasła, tak? Natomiast będziemy to konsultować ze środowiskiem. No oczywiście środki finansowe są w jakiś sposób tam ograniczone, ale jakie rozwiązania będą najbardziej pozytywne, na pewno będą przyjmowane. Dziękuję. Cieszy nas też wiadomość, że Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego się również tą sprawą zajmuje, jakkolwiek oczywiście nie chcielibyśmy, żeby inne zadania tego departamentu, jako to na przykład obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego, na tym w jakiś sposób ucierpiały, ale jestem przekonany, że tak się nie stanie. Dziękuję serdecznie i teraz zapraszam Państwa wszystkich na przerwę do godziny 14:15, zgodnie z planem 20 minut.
również mam. A to już trzeba mieć naprawdę. Też, ale to pół roku temu człowiek nie wiedział, co będzie przecież. Ale byłem na przykład na stadionie świetnym, bardzo normalnym, silny projektem. Na Pawaluki byłem na chwilę w Krakowie. Ale tu byłem, nie wiem, na ankietę nie było. Coś pięknego, taki głos, że to się żadnego spotkania rzeczywiście. Dobrze, dziękuję za to. Zobaczmy. Dobra, oczywiście. Z Kamilą miałem spotkanie i żeśmy ten... No to cały długo. To są takie jaja z tym, co jest zespołem. Oczywiście bym tak nie powiedział wtedy, czy jest potrzeba, czy coś, przepraszam. Nie, nie wiem. No tak myślałem. No od razu tak. Jak powiedziałeś, że wiesz kto, to od razu. Ale po prostu świetnie się rozwija w tej chwili.
nie Wielkopolska. A Wielkopolska w tej chwili stopuje wszystko. Ale mieliście takie gwiazdy tam w górę. Ale gwiazdy zawsze mamy. Nie no, to nawet jak gwiazdy patrzą. Tylko teraz święty należała na punktę spać. Czyli pan bierze przykład z tego punktę spać, a to ma... Ale wiecie, to jest...
władzy. Najbliższemu kiedyś oskarżyli się przecież organizacje pozarządowe, że nie są przedstawicielami mieszkańców. Na początku prawda tak o tym mówiłem. Ale sami staliście się tą organizacją pozarządową. Z czemu twierdzicie, że jesteście wiesz, oficjalni tacy? Pani Aniu, pani idzie do lekarza. Thank you.
Dobra, zaczynajmy ten teatrzyk. Panie Przewodniczący, w związku z dużym opóźnieniem, czy moglibyśmy bardziej skutecznie teraz? Pani Przewodnicząca, a może byśmy zamienili się... Nie, funkcjami, o nie to... chciałbyś. Bo dlaczego? Jeśli chodzi o dyscyplinę prowadzenia, to ja mam rygor. Mogłoby być. Nie, no, ale ja bym mógł mieć wolne, gdybyś miał rygor, ale oczywiście. Proszę Państwa, rozpoczynamy obrady, mimo iż wydaje się to na pierwszy rzut oka nierealistyczne ze względu na tak zwaną frekwencję. Ja chciałem zapytać, czy Pani Sekretarz Rady nas jeszcze zaszczyci po południu, czy... Z tego co wiem, nie, bo Pan Minister oddelegował Panią Dyrektor na spotkanie. Okej, ale to dziękuję za tą informację. To proszę łaskawie pożegnać Panią Dyrektor ode mnie w stosownym czasie, by wyrazić ubolewanie, że nie miałem tego okazji zrobić osobiście. Dziękuję. Wobec tego przejdźmy do kolejnego punktu porządku dziennego. Którym to punktem jest informacja na temat sprawozdania z realizacji programu współpracy ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z organizacjami pozarządowymi. I Państwo macie program, nie będę czytał do Państwa tego punktu. To Pan Naczelnik tylko z pewnością jest osobą referującą. Bardzo proszę. Zgadza się. Dzień dobry, Kamil Bobek. Ja, przychylając się do próby terminowego zakończenia rady, postaram się bardzo krótko, bo mieli Państwo okazję zapoznać się z samym treścią sprawozdania. To sprawozdanie dotyczy programu współpracy, które Ministerstwo, wtedy jeszcze Pracy i Polityki Społecznej, jako pierwsze z wszystkich ministerstw, w momencie kiedy ten opracowanie programu nie było jeszcze obligatoryjne, przygotowało w 2014 roku taki program współpracy na lata 2015-2017 i teraz chciałbym przedstawić to, co zawarte jest w sprawozdaniu za rok 2016. W poprzednim roku przedstawialiśmy Państwu sprawozdanie za 2015 rok. W kolejnym roku być może spotkamy się, przedstawiając sprawozdanie już z realizacji całego programu. Tak jak już zasygnalizowałem, w momencie przyjmowania tego programu przez zarządzeniem, przez ministra, nie było jeszcze obligatoryjności przyjmowania takiego programu współpracy i ministerstwo, które jest gospodarzem ustawy o działalności pożytku publicznego, jako pierwsze przymierzyło się do tego wyzwania i we współpracy z organizacjami pozarządowymi przygotowało taki program. W ślad za nami poszły też inne ministerstwa i do dzisiaj tylko albo aż 19 resortów przygotowało program współpracy. W programie współpracy zawarte są, z racji tego, że minister jest gospodarzem tej dziedziny współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawarte są regulacje dotyczące współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, które wynikają z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ze sprawozdania i samego programu wynika, że minister w zasadzie tutaj prowadzi współpracę z organizacjami w praktycznie wszystkich, w zakresie wszystkich polityk publicznych tu realizowanych i w zakresie wielu sfer pożytku publicznego wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Jeśli chodzi o takie krótkie podsumowanie tego, co wynika z działalności ministra i zebranych informacji z departamentów merytorycznych, to należy podkreślić, że w ministerstwie funkcjonuje wiele ciał opiniodawczo-doradczych. Jest ich w sumie 14. Są to rady, komitety. Mają one też różne uwarunkowania i różne podstawy prawne, bo są to ciała, których istnienie wynika z ustawy, jak na przykład Rada Działalności Pożytku Publicznego, jak i są to różnego rodzaju komitety i ciała wynikające czy to z dokumentów programowych, czy z aktów prawnych niższego rzędu. Natomiast już sama skala tych 14 organów świadczy o tym, że współpraca Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi w tej sferze pozafinansowej jest na, no jakby jest, jest duża otwartość na tą współpracę. Także, co jest niezwykle istotne, nie tylko współpracą finansową ministerstwo tutaj wspiera organizacje, ale także
realizuje programy, w tym wiele programów dotacyjnych, w ramach których przekazywane są organizacjom pozarządowym w różnym trybie, także i w głównej mierze w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacje na realizację projektów i na realizację zadań publicznych. I ze sprawozdania wynika, że w 2016 funkcjonowało w ministerstwie 12 takich programów, a ich wartość ogólnie to 430 milionów złotych. Najwięcej pieniędzy, jakby najbardziej program o największej wartości, to program operacyjny Pomoc Żywnościowa, gdzie alokacja jest prawie 200 milionów, gwarancje dla młodzieży, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ASOS, czyli Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W ramach realizacji tych programów z organizacjami pozarządowymi zawarto ponad 1000 umów. I co istotne, w ramach tych 1000 umów, tak jak już wspomniałem, wszystkie te zadania mogły być realizowane w każdej z wymienionych w artykule 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sfer zadań publicznych. Wspomniałem o tej kwocie 430 milionów, natomiast realnie przeznaczono na działania w ramach programu współpracy 340 milionów. Wynika to między innymi z tego, że część środków w programach przeznaczonych jest na pomoc techniczną, a to nie jest uwzględniane w dotacjach, bo no, co zrozumiałe, te środki nie idą na dotacje. Także przy części programów są one współfinansowane na przykład przez wojewodów i tam trochę pieniędzy jest przekazywanych. Dla ministerstwa w 2016 roku priorytetowym działaniem były kwestie związane z polityką rodzinną, polityką prorodzinną i szczególnie kwestie Karty Dużej Rodziny, gdyż partnerem w obsłudze tego programu jest organizacja pozarządowa, która została wybrana i tą organizacją jest Związek Dużych Rodzin 3+. Jeśli chodzi o rekomendacje, które w wyniku realizacji programu można wymienić, to są to, tak jak już mówiłem, czyli priorytet i szczególne miejsce działań dedykowanych wspieraniu rodziny, a także rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Także poprzez takie zmiany prawne, które będą ułatwiały ich zakładanie tego typu placówek, także przez organizacje pozarządowe. Także rozszerzenie wykorzystania potencjału organizacji pozarządowych do realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji. Kolejnym priorytetem jest jakby udział organizacji we wzmacnianiu działań dedykowanych zwiększeniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, aktywności społecznej osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych. I ministerstwo planuje także położyć większy nacisk na wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej i tutaj w szczególności promowanie i wzmocnienie wykorzystywania tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych oraz uwzględnienie aspektów społecznych w postępowaniach poniżej progu określonego w ustawie dotyczącej zamówień publicznych. Jak też zaznaczyłem wcześniej, ten program, który obecnie obowiązuje, jest do roku 2017 roku, a więc zaczęliśmy także pracę nad kolejną odsłoną tego programu na lata 2018-2020. Zgodnie z zapisami ustawowymi będzie on musi być przyjęty do 30 listopada bieżącego roku. Obecnie zebraliśmy informacje od departamentów merytorycznych na temat zadań i priorytetów, które proponowane są jako te główne zadania, które należy uwzględnić w programie współpracy. Na tej podstawie i podstawie diagnozy, którą będziemy przeprowadzać, sformułujemy cele i cel główny, cele szczegółowe programu. I myślę, że przy kolejnej okazji spotkania z Radą
bądź z którymś wyznaczonych zespołów pochylimy się też i z Państwem przeanalizujemy poszczególne zapisy tworzonego programu. Oczywiście planujemy też poddawać ten program konsultacjom społecznym z zainteresowanymi podmiotami. Już w lipcu chcemy zrobić takie prekonsultacje, natomiast już kiedy, czy to z udziałem rady, czy zespołu rady, oraz w wyniku tych prekonsultacji powstanie już jakaś gotowa wersja programu, to w normalnej ścieżce legislacyjnej zostanie on poddany też konsultacjom społecznym w celu jego uzgodnienia. I to planujemy na okres powakacyjny około września bieżącego roku, żeby, tak jak powiedziałem, program mógł zostać podpisany przez panią minister do końca listopada bieżącego roku. To tyle z mojej strony. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję serdecznie. Z Państwa strony otwieram dyskusję, głosy, komentarze, tylko na początku jeszcze rozumiem, że to jest tak, że opracowanie nowego programu będzie z udziałem Rady, tak? Ja to zaznaczyłem, że będzie z udziałem Rady. Zwrócimy się do Rady z prośbą o wyznaczenie na przykład zespołu, w którym będziemy mogli na roboczo pracować nad tym programem współpracy, a przy okazji posiedzenia plenarnego przedstawimy założenia Radzie. No dziękuję. Właśnie do tego zmierzam, że jednym z efektów naszej rozmowy teraz powinno być na przykład wyznaczenie tego zespołu. Tak? Dobrze. Bardzo proszę, proszę o głosy. Ksiądz Słowik, proszę. Ja mam pytanie takie może trochę natury technicznej, mianowicie jest pewne zainteresowanie, może nawet spore, ze strony młodej, może najświeższej Rady Zatrudnienia Socjalnego, żeby właśnie więcej było działań promocyjnych ze strony ministerstwa w obszarze zatrudnienia socjalnego. W związku z tym jakieś pomysły, inicjatywy w tym zakresie kierować bezpośrednio na departament, czy inny właściwszy adres? Tutaj trudno mi się wypowiedzieć, ponieważ Rada Zatrudnienia Socjalnego jakby jest obsługiwana przez inny departament, więc wydaje mi się, że za pośrednictwem Rada Zatrudnienia Socjalnego, nie wiem, czy jakąś uchwałę, czy stanowisko swoje da i przekaże nam, i departament obsługujący przekaże wtedy, rozumiem, do naszego departamentu taki wniosek i wtedy zastanowimy się, na ile jest to możliwe w uwzględnieniu w tych priorytetowych działaniach ministerstwa. Ale myślę, że taka droga będzie najlepsza, że tak mi się wydaje. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo. Ja chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz, która jakoś tak tutaj ucieka z różnych spraw, mi się wydaje bardzo ważne. Chodzi mi mianowicie o powiatowe urzędy pracy. Generalnie urzędy pracy przy tak olbrzymim spadku bezrobocia, jak w tej chwili jest, wydaje się, że stają się molochami zatrudniającymi całą masę ludzi. A powiem szczerze, że w momencie, jak pamiętam czas, kiedy w naszym powiecie było bezrobocie na poziomie 18%, 3 razy mniej ludzi pracowało w Urzędzie Pracy. W tej chwili praktycznie bezrobocia już prawie nie ma, jest ono takie statystyczne, gdzieś tam około 5% u nas. Więc praktycznie, jak to się mówi, nie ma bezrobocia, a urzędników jest 3 razy tyle. I do tego jeszcze ich tam te różne działania w materii na przykład zatrudnienia socjalnego to są bardzo dziwne czasami. I powiem szczerze, że to chyba wynika z tego, że oni po prostu nie mają już co robić i wymyślają sobie pracę. I po prostu proponowałbym, żeby ministerstwo trochę przyjrzało się funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy, generalnie tym zagadnieniom i tej, moim zdaniem, nadliczbowej liczbie uczestników. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Przepraszam za komentarz, ale wydaje mi się, że problem polega na tym, że bezrobocie rejestrowane jest różne w różnych regionach też, także tutaj pewnie by trzeba było obejrzeć trochę bardziej regionalnie na to wszystko, ale dziękuję bardzo za ten głos i komentarz. I to by było, tak? Dobrze, to panie naczelniku, pana
Pana życzenie, żebyśmy się trzymali dyscypliny czasowej, jest bliskie spełnienia. Teraz jest tylko kwestia uzgodnienia tego, który z naszych zespołów by chciał się zająć kwestią, albo może czy powołamy zespół ad hoc specjalnie do tej sprawy. Proszę o głosy w tej sprawie. Mówię o nowym programie współpracy teraz. Ostatnio chyba był zespół ad hoc. Był, prawda? Tak. Mi się też wydaje, bo to jest takie interdyscyplinarne dosyć. Dobrze. Jeśli jest zespół ad hoc, to tradycyjnie potrzebni są wolontariusze w takiej sytuacji. I bardzo proszę o podnoszenie ręki i Aniu, ciebie proszę, tutaj już masz pierwsze zgłoszenie, tu masz drugie. Pana Rejnucka. Tak. Pan Aniszczyk się zgłosił, ksiądz Słowik się zgłosił, pan Witold Zakrzewski się zgłosił. Tak się rozglądam, może ktoś by się ze strony rządowej zgłosił. A jest ktoś? No właśnie dlatego się nie może zgłosić. No, ale to... Strona rządowa jest licznie reprezentowana. Nie chciałbym tu być złośliwy, ale jest szansa. Czy pani by się zgłosiła do zespołu ad hoc w sprawie programu współpracy ministerstwa z organizacjami pozarządowymi nowego? Obowiązków, bo boję się, że czasowo mogę wydać radę. Dobrze, pani burmistrz, dziękuję bardzo. Dobrze, ale mamy 4 zgłoszenia, tak jak dobrze pamiętam. Państwo zechcą łaskawie po posiedzeniu plenarnym tradycyjnie wybrać przewodniczącą lub przewodniczącego tego zespołu i rozumiem, że osobą ze strony departamentu będzie pan Kamil Bołek do współpracy w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zatem możemy przejść do kolejnego punktu porządku dziennego. Jest to informacja na temat aktualnych, a także planowanych prac stałych i doraźnych zespołów problemowych. I tutaj miałbym prośbę, żebyśmy przy tej okazji przedstawili te 2 projekty uchwał. Rozmawialiśmy o nich na posiedzeniu strony pozarządowej dzisiaj przed południem, a ja pozwoliłem sobie obecnym reprezentantom, znaczy pani burmistrz i koledze z Dąbrowy, którego już chyba między nami nie ma, opowiedzieć o tym. Także nie jest tak, że tylko strona pozarządowa ma jakąś wiedzę w tej sprawie. Również rozmawialiśmy o tym z panem ministrem Michałkiewiczem na początku tego posiedzenia, o tych obu uchwałach i z jego strony też nie było żadnych uwag do tych projektów uchwał. Ale to tak jak mówię, jak będziemy przy odpowiednim zespole. Witold, może od ciebie byśmy wobec tego zaczęli, jeśli pozwolisz. Od którego zespołu? Od tego, od którego chcesz. No. I myślę, uchwała to jest zespół, ten ad hoc przecież nadzwyczajnie, prawda? Ale no ten do spraw kampanii. Zacząć od tego, od interwencji, a potem do tego przejdziesz. Proszę bardzo. Dobrze, w sprawie zespołu interwencji zespół spotka się 27 i załatwi wszystkie sprawy, które dotychczas dotarły do zespołu. Niestety zgłaszamy taką uwagę, że urzędy nie odpowiadają na nasze prośby i nie dostajemy informacji. Trudno jest działać w sprawach interwencji, nie mając zwrotnej informacji z urzędów. No, trzeba by było to jakoś spowodować, żeby te urzędy jednak odpowiadały. Okej, jakiś konkretny przykład, kto nie odpowiedział? A to pani Ania zaraz powie, kto nie odpowiedział nam. W zespole interwencji. Dobrze. Który urząd tam nie odpowiedział? Możesz z marszu nas poinformować, który to z urzędów się tak nie zachowuje tutaj. W kwestii fundacji gospodarczej odpowiedział urząd, tak? Tak. Urząd miasta Świdnicy. W kwestii fundacji Merkury nie odpowiedział, ale nie pamiętam do którego... Nie, to Świdnica to jest Merkury właśnie. To jest Merkury. Gospodarcza nie odpowiedział. Gospodarcza odpowiedział, bo to jest Gdańsk. Gdańsk to odpowiedział, nie odpowiedziała Świdnica, z tego co wiem, i nie odpowiedziała Wielkopolska, to Stowarzyszenie Trzeźwości. Co więcej, otrzymaliśmy odpowiedź ze Śląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie, która została do nich skierowana. Oni tą sprawę rozpatrzyli
Zastanowimy się, co z tym zrobić, ale pewno przyjmiemy takie, to co oni napisali, przyjmiemy jako oczywiste. Tak? A resztę to 27 czerwca będzie spotkanie i zdecydujemy, co dalej. To w przypadku zespołu interwencji, w przypadku zespołu do spraw czasu antenowego w mediach publicznych, to jest kwestia uchwały w sprawie kampanii społecznej dotyczącej sektora obywatelskiego, kampanii, którą uznaliśmy, że powinna trwać 12 miesięcy, kampania, która będzie przybliżała w ogóle cały element dotyczący istnienia takiego sektora jako takiego i tak dalej. I stąd jest uchwała, którą przedstawiamy. Ona jest poprawiona. Dobrze, dziękuję bardzo. Państwo tą uchwałę powinniście mieć w wersji drukowanej. Jeśli ktoś nie ma, to proszę uprzejmie o zgłoszenie się, to pani Anna Moskwa-Wysokińska dostarczy odpowiednie egzemplarze. Tak? Dobrze. To jest, jeśli chodzi o stronę pozarządową, to jest ta sama uchwała, którą dzisiaj rano oglądaliśmy o 11 przed południem. Dobrze. Że jednym z kluczowych punktów tej uchwały jest apel do ministra do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej oraz do pełnomocnika rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego o wyasygnowanie środków finansowych na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii. To jest paragraf drugi, punkt 2. Ktoś z Państwa ma do treści jakieś uwagi? Nie widzę, czy ktoś, czy możemy przez aklamację, czy trzeba głosować, ktoś ma za, znaczy przegłosujmy wobec tego, kto jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki, dziękuję, kto jest przeciwny, dziękuję, kto wstrzymał się od głosu, dziękuję bardzo jednomyślnie w głosowaniu. Dziękuję serdecznie Państwu. Dziękuję, Witold. Przepraszam, Panie Przewodniczący, tylko obawiam się, że nie wiem, czy dzisiaj jest kworum tutaj w tej chwili. Panie Naczelniku, nie badamy tej kwestii. Mamy listę obecności i zachowujemy się jak parlament. Jak nikt nie zgłosi wniosku, chyba że ktoś koniecznie chce, to możemy to sprawdzać, ale na razie zakładamy, że na liście obecności kworum mamy. Ktoś mógł wyjść na chwilę i zaraz przyjdzie. No to się może zdarzyć zawsze, że ktoś nie bierze udziału w głosach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby to robić, to będziemy oczywiście ćwiczyć to, ale nie to. Dziękuję serdecznie. Przepraszam za reakcję. Wobec tego przejdźmy do... Teraz tak patrzę po kolei na kolejne tutaj osoby będące przewodniczącym zespołu i kolejną osobą jest pani Teresa Tiszbierek. Proszę bardzo. A kolega nie? Wczoraj obradował po raz kolejny zespół administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. Było to trzecie właściwie posiedzenie, które poświęciliśmy sprawom funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Ustawa nowa, zmieniona, która obowiązuje już przez cały rok 2016, doczekała się sprawozdania z tej działalności opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Instytut Spraw Publicznych. Te materiały Państwo jako członkowie Rady otrzymaliście jako załączniki na posiedzenia, informacje o posiedzeniach naszych zespołów. Również na początku roku pojawiła się taka zapowiedź z ust wiceministra sprawiedliwości, że być może należy po tym roku, po tej analizie przystąpić do ewentualnej zmiany ustawy, a w związku z tym, że kwestia ta jest bardzo ważna, są w to zaangażowane przede wszystkim organizacje pozarządowe, nasz zespół pokusił się o przygotowanie projektu uchwały, przed którym zebraliśmy wszystkie uwagi
które do nas wpłynęły. Wysłaliśmy takie zapytanie do 300 organizacji tym się zajmujących. Poza tym na naszym posiedzeniu jako przedstawiciele organizacji pozarządowych, ale również i tej strony samorządowej, która jest, bierze w tym udział, byliśmy zgodni ze wszystkimi uwagami, które do nas wpłynęły. Dlatego tutaj w paragrafie drugim w tym projekcie uchwały zarysowaliśmy tylko ogólnie zakresy, które jakby podpowiadają, że potrzeba zmiany ustawy jest. Dlatego ta uchwała, o której proszę jako przewodnicząca zespołu, żeby ją poprzeć, wychodzi z taką prośbą do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, ponieważ widzimy potrzebę zainicjowania prac nad nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej. Wiemy, że we współpracy na przykład z Radą Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Edukacji Prawnej, która funkcjonuje przy ministrze sprawiedliwości, moglibyśmy ewentualnie brać udział w pracach przygotowujących zmiany do ustawy na korzyść naszych organizacji, chociażby pozarządowych. A to, co nas właściwie do tego zmusza, to tak jak powiedziałam, zakres jest bardzo ważny. No i niestety tylko 3%, jak wynika z obu raportów, osób uprawnionych do ewentualnego skorzystania z nieodpłatnej pomocy, z tej nieodpłatnej pomocy skorzystało, więc no nie jest to jakaś rewelacja. Dziękuję i proszę o poparcie tej uchwały. Tak, dziękuję bardzo. Sytuacja jest istotnie interesująca. Nie wiadomo, czy nie ma zapotrzebowania, czy też raczej jest to tak, że nie dba się o informacje. Ja chciałem powiedzieć z moich osobistych doświadczeń, to znaczy nie z moich osobistych, tylko kogoś z rodziny, kto jest w takiej sytuacji, że mógłby z tej pomocy prawnej skorzystać, to się dowiedział o tym w ogóle ode mnie, że istnieje coś takiego jak nieodpłatna pomoc prawna i wydaje się, że w szczególności sądy i inne organy wymiaru sprawiedliwości pewnie powinny bardziej aktywnie, niezależnie od interesów korporacyjnych, że się tak wyrażę, tą kwestię propagować. Tak? Ksiądz Słowik, proszę bardzo. Ja bym chciał zwrócić uwagę na inną rzecz. Rozumiem, że to powinno być może szerzej dyskutowane w innym kręgu, ale uważam, że w tym gronie warto przynajmniej wywołać sam problem, mianowicie małe zainteresowanie czy mała skuteczność realizowanej pomocy prawnej wynika między innymi z ograniczeń ustawowych, a może nawet z pewnej nadinterpretacji tych przepisów przez prawników udzielających pomocy, którzy tak trochę opisowo rzecz ujmując ograniczają się do opowiadania o problemie prawnym. Niektórzy prawnicy wychodzą z założenia, że w czasie udzielania porady prawnej nie wolno im nic napisać dla klienta. Do tego stopnia skrupulatnie podchodzą do sprawy, że ja będę pani mówił powoli, a pani jak chce, to niech sobie to zanotuje. Więc w sytuacji, kiedy ktoś się zwraca z taką elementarną potrzebą, gdzie dla uratowania sprawy, zachowania terminu procesowego i tak dalej, trzeba szybko złożyć wniosek odwołujący się od danej decyzji i tak dalej, no to jeżeli się nie wykona tych prostych czynności w postaci 4-5 mądrych zdań, no to cała sprawa polegnie i opowiadanie komuś o tym, że musisz pani to zrobić albo pan, no to jeszcze nic nie załatwia, no bo trzeba to zrobić. A dzisiejszym rozwiązaniem często stosowanym jest podsunięcie wizytówki, to ja tam w kancelarii prawnej mogę to pani napisać. No i temat się zamyka i chyba tu jest clue całego problemu. No dziękuję za ten reportaż, niezbyt optymistyczny, ale to jest, rozumiem, też temat, którym moglibyśmy się tu zająć. Ten projekt zakłada, że Rada Działalności i Pożytku Publicznego wspólnie z Radą Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej zaproponują jakieś, że tak się wyrażę, naprawcze zmiany w obowiązującym stanie prawnym w ustawodawstwie. I w paragrafie drugim tej ustawy dzisiaj naszej uchwały, dyskutowaliśmy to dzisiaj w czasie posiedzenia strony pozarządowej. Opowiedzieliśmy się tutaj za drobną korektą, mianowicie, żeby pierwsze zdanie brzmiało:
Rada Działalności Pożytku Publicznego widzi potrzebę zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, na przykład w zakresie, a nie w szczególności w zakresie, po to, aby nie stwarzać partnerowi, czyli tej Radzie specjalistycznie się tym zajmującym, wrażenia, że my jakby lepiej wiemy od razu od nich, o co może chodzić. Dobrze, czy po uwzględnieniu tej poprawki, którą rozumiem może każdy napisać, a w protokole pani Aniu zostanie to uwzględnione, tak, ta poprawka, o której mówiłem, czy są jakieś głosy jeszcze inne w tej sprawie? Nie ma. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie ma głosów przeciwnych. Czy ktoś się wstrzymał? Też nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie, teraz mamy, czy nie teraz mamy, tylko jest Małgosia Sinica. Małgosia, coś ewentualnie o działalności Twojego zespołu. Jak, to jest ten punkt, pamiętacie Państwo, jak nie ma nic do opowiadania nowego, to nie ma wtedy. Nic twórczego, boksowanie się z ustawą o Narodowym Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Znacie Państwo wszyscy z maila. Dziękuję. Tak, istotnie ten temat dzisiaj był omawiany dosyć długo. Dziękuję. Teraz patrzę sobie dalej. Stanisław, ty nie jesteś przewodniczącym. Z przykrością to trzeba stwierdzić, że on jest z zespołu. Dobrze. Czarek jest, ale wyszedł. Marek Borowski też wyszedł. Może ten punkt jednak trzeba nie na końcu robić, bo jak tak dalej pójdzie, to się niewiele dowiemy. Tak? Dobra. Dziękuję. To by było w tym punkcie. Teraz jeszcze jedna sprawa związana. To właściwie przeszedł do spraw różnych i pierwsza sprawa różna się wiąże z pracą zespołów. Jak Państwo wiecie, w Polsce działa niezarejestrowana organizacja, chyba niezarejestrowana, o nazwie Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. Dobrze to powiedziałem? Konwent Wojewódzkich, tak? Tak, dziękuję. I ta platforma, organizacja, jakby to nie nazwać, jest bardzo aktywna. Pani ją tu reprezentuje, był tu również przewodniczący, pan Rybus Tołoczko, ale musiał wyjść. Przypomnę Państwu, że już wcześniej zdecydowaliśmy, że będziemy na posiedzenia Rady zapraszać na każde posiedzenie właśnie kogoś z przedstawiciela tego konwentu. Natomiast na co drugie posiedzenie przedstawicieli wojewódzkich rad, tych, którzy zechcą wziąć udział w naszym posiedzeniu, czyli dzisiaj nie, ale na kolejne posiedzenie. Tak. I tutaj jest jeszcze jedna sprawa, która została poruszona na takim spotkaniu tego konwentu, również z moim udziałem wtedy. A mianowicie ze strony niektórych przedstawicieli Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego jest chęć uczestniczenia również w pracach naszych zespołów problemowych w charakterze osoby, no nazwijmy to obserwatora, tak? Nie członka, bo to tak nie możemy zrobić. Ta sprawa ma dwa aspekty. Jeden to jest merytoryczny. To chyba każdy z nas rozumie, że jeżeli w pracy takiego zespołu mamy do czynienia z, czy mamy członków, czy osoby współpracujące z nami, które mają trochę inny punkt widzenia regionalny na jakiś problem, to będzie to z wielkim pożytkiem dla naszej pracy i dla pracy naszych zespołów. Myślę, że nie mamy chyba wątpliwości w tym zakresie. Chyba no jak mamy, to je przedyskutujemy. Natomiast druga kwestia taka praktyczna, finansowa, tu od początku jest jasne, że to uczestnictwo jest w ramach jakby budżetów tych wojewódzkich rad działalności pożytku publicznego, a nie budżetu naszej Rady Działalności Pożytku Publicznego i tak żeśmy od początku tą sprawę dyskutowali. Konkretnie Państwo macie, rozumiem, jakąś listę osób tak chętnych do pracy w poszczególnych zespołach. Ja chciałem zapytać zarówno przewodniczących zespołów, jak i poszczególnych członków Rady, czy gdyby konwent przekazał Departamentowi Pożytku Publicznego tą listę, a Departament by te osoby, które się zgłosiły do pracy w poszczególnych zespołach, informował o posiedzeniach zespołów i czy Państwo by mieli coś przeciwko temu, żeby te osoby uczestniczyły w zespołach. Bardzo proszę, Panie Jakimowicz.
Ja myślę, że można byłoby zrobić drugą listę mailingową w tej sytuacji, bo muszę powiedzieć, że czasem się gubię, do kogo maile przychodzą. Przepraszam panie, bo absolutnie nie chodzi o umieszczenie tych osób na liście mailingowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo w ogóle nie tak. Tylko jeśli jest posiedzenie zespołu, konkretne posiedzenie jednego zespołu i jest wysyłana informacja, to informacja o tym posiedzeniu trafiałaby tylko do tych osób, które zgłosiły chęć udziału w tym. Okay. Jest jeszcze, jeżeli można, mamy kalendarz bardzo sprawnie działający na stronie ministerstwa i tam wszystkie zespoły są określone, kiedy, co, jak jest to z wyprzedzeniem, prawda? Więc tutaj muszę powiedzieć, ja też się posiłkuję tym kalendarzem bardzo często, niekoniecznie mailami, ale kalendarz jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą i to był dobry pomysł w tym momencie, żeby się informować. Oczywiście tak, dziękuję serdecznie. Ja tylko chciałem, już Witold, tylko chciałem powiedzieć, że tutaj byłaby taka procedura, że przewodniczący zespołu by mieli oczywiście kopię tego maila wysłanego do tych konkretnych osób z imienia i z nazwiska i wiedzieliby, kto kogo się może spodziewać na tym posiedzeniu lub nie. Także to też jest ważne, żebyśmy tu zachowali jakiś porządek. Witold Zakrzewski, proszę. Ja powiem w przypadku zespołu interwencji, bo tu rozmawialiśmy na konwencie na ten temat i doszliśmy do takiego konsensusu, że będą zapraszani przedstawiciele tych rad, z których sprawy będą na zespole, a nie ci, którzy będą chętni, dlatego że no, zespół interwencji trochę inaczej funkcjonuje w tym wypadku. No to jest logiczne rozwiązanie. Małgosia. Ja generalnie wychodzę z założenia, że na zespołach merytoryczna praca to ilość ludzi może być tylko lepsza, w związku z tym zapraszam wszystkich chętnych, którzy by chcieli uczestniczyć. No dobrze, no, czyli atmosfera jest naprawdę przyjazna w tej sprawie, nie tylko jakieś formalne postanowienia. Bardzo chciałem podziękować konwentowi za tą inicjatywę. Już dawno dyskutowaliśmy o tym, jak jeszcze bardziej, nie wiem, poprawiać, czy w ogóle inicjować współpracę z wojewódzkimi radami. To mi się wydaje, że to jest bardzo dobry kierunek. Dziękuję. To jest ta pierwsza sprawa różna. Cóż, technicznie pani przekaże listę po prostu i z uwzględnieniem uwagi Witolda Zakrzewskiego dotyczącej uczestnictwa później tych z tego województwa, którego dotyczy jakaś sprawa, jeśli chodzi o jego zespół. Dobrze. Jakieś z państwa strony inne sprawy różne, czy są? Kiedy następne posiedzenie? To zaraz też. Dobrze. Kiedy następne posiedzenie, to tak. Mi to właśnie jest trochę trudno, bo nie ma tu sekretarza rady z nami, żeby... Jedną rzecz można? Proszę, Witold. Znaczy ja ponowię moją prośbę, aby podawano informację, kto głosował i w jaki sposób głosowaliśmy nad tymi uchwałami obiegowymi, bo ta informacja nie dociera. Dobrze. Ja dziękuję. Zaraz, przepraszam, teraz mieliśmy przy sprawie termin posiedzenia. A zaraz będą jeszcze inne sprawy różne. Przepraszam, wróćmy do terminu posiedzenia. Jakkolwiek tą sprawę, którą zgłosiłeś, to ja widziałem, że ostatnio były maile wysyłane, kto jak głosy, znaczy ile głosów było za, ile głosów, tak, a nie kto jak głosował. Kto jak głosował, też ma być informacja. Tak, tak. To jest jawne przecież głosowanie. Okej. Wydaje się, że w tej sprawie nie ma konsensusu, to znaczy, żeby takie informacje przekazywać, bo rozumiem, że też ktoś może wysłać maila nie do wszystkich w odpowiedzi na swoje za, przeciw. Proszę bardzo, w tej sprawie proszę. Ja mam ten mikrofon. Trzeba tam spróbować ten guziczek. Czerwono, na zielono. O, już ja. Wydaje mi się, że ta informacja akurat jest taka, nieważna kto jak głosował, ważne jest, czy uchwała dana przeszła, czy nie. Natomiast kto jak głosował, to nie wiem, czy jest aż takie istotne otrzymywanie maili z listą za, przeciw i tak dalej. A dlaczego nie? Tak jest moje zdanie, tak? Tak, dziękuję.
Dobrze, w każdym przypadku powinniśmy otrzymywać maile z wynikiem głosowania, jeśli będzie stosowany tryb obiegowy, a jeśli chodzi o informowanie, kto jak głosował, to jest kolejna sprawa różna, mianowicie sposób funkcjonowania Rady i omówienie tego tematu na najbliższym posiedzeniu plenarnym, to możemy w tych ramach ten temat jeszcze raz podjąć, tak bym proponował. Dobrze. Teraz termin. No, powinniśmy odbywać posiedzenie. Proszę? Do 15 proponuję. Do 15. Jeśli pan proponuje do 15, to ja proponuję 14. To jest czwartek. Ja nie wiem, czy to jest jakiś dzień sejmowy, czy jakiś inny, nie wiemy to. Czy... Będziemy musieli ustalić z współprzewodniczącym jego kalendarz też. No i nie mogę się też powiedzieć, bo no, nie znamy kalendarza pana ministra, więc musimy z nim też omówić to, może jakieś propozycje. Dobrze. Ja proponuję, żebyśmy złożyli panu ministrowi na razie propozycję 14 września, ale mam propozycję i prośbę, żebyśmy to jak najszybciej ustalili, dobrze? Bo to, i żebyśmy dostali informację o tym, czy ten termin wchodzi w grę, czy nie wchodzi w grę. Ok? Dobra, dziękuję. Proszę zanotować sobie na wszelki wypadek w kalendarzach, że jest to możliwy termin posiedzenia Rady 14 września. A teraz kolejna sprawa różna dotyczy dyskusji o sposobie funkcjonowania Rady. Dzisiaj strona pozarządowa wymieniła uwagi, jakie oto problemy się nasuwają w związku z funkcjonowaniem Rady obecnie i jakby decyzja czy rekomendacja jest taka, że współprzewodniczący ze strony, nie tak, Departament Ekonomii i Pożytku Publicznego, Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego wraz ze współprzewodniczącym Rady ze strony pozarządowej przygotują krótki dokument dyskusyjny na najbliższe posiedzenie plenarne. O co uprzejmie proszę o uwzględnienie tego punktu na posiedzenie plenarne i przeznaczenie na ten punkt około godziny. Dobrze? Do minimum godziny w ten sposób, bo podejrzewam, że będziemy to dość długo dyskutować. Nie będę prezentować jeszcze raz po kolei tych problemów, bo się znajdą w tym dokumencie. Wszyscy członkowie Rady, nie oczywiście nie tylko ze strony pozarządowej, ten dokument do dyskusji otrzymają i on będzie podstawą do tego, żebyśmy próbowali efektywnie rozmawiać, co możemy, jakie są problemy i co możemy poprawić. Poza tymi sprawami dotyczącymi samego sposobu działania Rady, mieliśmy jeszcze kilka bardzo konkretnych spraw, które ja pozwolę sobie teraz po prostu powiedzieć, bo one dotyczą spraw administracyjnych. Pierwsza sprawa to jest interpretacja tego, czy zwolnienie z pracy oraz ekwiwalent ewentualnie od pracodawcy przysługuje również na posiedzenia zespołów Rady, czy tylko na posiedzenia plenarne. Nawet nie pamiętam, jak ustawa to dokładnie określa. Ustawa mówi tylko o posiedzeniach, natomiast ja zgłaszam jakby kwestię taką, żeby może to jednak, ponieważ to jest praca no, społeczna, czy wszystkie inne osoby, czy na przykład przedstawiciele rządu, czy samorządów, jeżeli uczestniczą w posiedzeniach również zespołu, to robią w ramach jakichś tam swoich obowiązków zawodowych. Natomiast każdy z nas, przynajmniej część osób, ta, która gdzieś pracuje poza organizacją, no to musi wygospodarować sobie ten czas pracodawcą w różny sposób, bo to w zależności od tego, jak pracodawca podchodzi. Natomiast ustawa jakby zobowiązuje pracodawcę tylko i wyłącznie do zwolnienia pracownika, nie kosztem tam urlopu czy czegoś, tylko do zwolnienia na posiedzenia plenarne. Więc jakby tutaj o tym mówię, no to jest kwestia ustawowa. Natomiast no być może przy jakichś nowelizacjach może warto się nad tym zastanowić. Tam jest jeszcze w ustawie napisane, że teoretycznie pracodawcy przysługuje jakiś tam, nie wiem, zwrot wynagrodzenia za ten dzień. Okej, okay, to nie jest teoretycznie, tylko przysługuje na podstawie artykułu 39 ustęp 3 ustawy. Co więcej, ja to, przepraszam, sobie pozwoliłem teraz przeczytać i tam jest mowa o posiedzeniach Rady, a nie o posiedzeniach plenarnych Rady, więc to jest oczywiście, jak powiedziałem, kwestia interpretacji. No właśnie, to jest kwestia, jak to jest interpretowane, być może trzeba by doprecyzować ten przepis, żeby może w pracach Rady, tak? Na przykład nie w posiedzeniach, tylko w pracach Rady, bo jak widzę, to mamy tutaj też różne interpretacje. Jak znamy pracodawców, pracodawcy będą raczej zawężać, tak?
Okej. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Obawiam się, że tak tego nie możemy interpretować, bo artykuł 39 ustęp 2, który mówi o dietach, to tam jest napisane za udział w pracach Rady, a później jest w ustępie 3 pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika i tak dalej w celu wzięcia udziału w posiedzeniach Rady. Czyli tu ustawodawca wyraźnie rozgranicza pracę Rady od posiedzeń Rady. Jest tylko pytanie, czy są jakieś inne prace Rady poza posiedzeniami zespołów. Nad tym by się trzeba pochylić, ale to jest może prośba do Departamentu, gdyby przy okazji w ramach czasu wolnego pracowników spróbował, ale że tak powiem w kierunku pozytywnym dla nas, tak? Bo nie wszyscy oczywiście mają taką sytuację, ale są naprawdę wśród nas osoby, które działają społecznie na rzecz swoich organizacji, a są zatrudnieni zupełnie gdzie indziej, a nie w swojej organizacji. W tym momencie ten problem nabiera bardzo praktycznego wymiaru, a nie jest tylko teoretyczny. Druga sprawa o podobnych, ale nie chcę tej kwestii teraz jakby drążyć, tylko bo od czasu do czasu się pojawiają skargi na długi okres rozliczeń delegacji, tak? I to jest też temat powracający. Niekiedy to nie są długie okresy, niekiedy są, to wynika z różnych czynników. Moje wrażenie jest takie, że w tej sprawie departament stara się bardzo dobrze pracować i nie mam wrażenia, żeby ktoś chciał tu coś zwalniać, czy niedokładnie przykładać się do tego. Czasem to jest zależne też od innych komórek administracyjnych ministerstwa, a nie tylko od naszego departamentu, ale to możemy po raz kolejny zanotować, że takie problemy są. I trzecia sprawa, która jest incydentalna w tym momencie, ale jest charakterystyczna, chciałbym na to też zwrócić Państwa uwagę, to była ta sprawa zmiany zasad rozliczania przejazdów samochodem osobowym, własnym, która została przez ministerstwo przeprowadzona po pierwsze bez konsultacji z nami w ogóle, chociaż nas to bardzo dotyczy, ale nie wiem, z jakiegoś powodu widocznie ktoś doszedł do wniosku, że to nie ma sensu konsultować z członkami rady organów doradczych. Po drugie, została przeprowadzona jakby bez okresu przejściowego w ogóle, w sensie znaczy z dnia na dzień, tak? I to spowodowało naprawdę kłopoty. Ja też chciałem przypomnieć, że bardzo często jest tak, że przejazd samochodem osobowym jest w rezultacie tańszy i bardziej ekonomiczny niż przejazd środkami komunikacji publicznej. Nie wiadomo, skąd się bierze przeświadczenie o tym, że jest inaczej, bo może być bardzo różnie. To zależy od indywidualnego przypadku. I wreszcie po raz kolejny zawsze można by zastosować rozwiązanie takie, że ktoś jedzie samochodem, a zwraca się mu się na przykład przejazd pociągiem, tak, na tej samej trasie, ale i tego rozwiązania nie ma tutaj. Więc to trochę by może się trzeba temu przyjrzeć. Ale w tym kontekście mnie zaniepokoiło jeszcze całkiem coś innego. W artykule 39 w ustępie 2 ustawy jest napisane, że diety oraz zwrot kosztów podróży przysługują za udział w pracach Rady na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie artykułu 77.5 paragraf 2 Kodeksu Pracy. Ja nie znalazłem żadnych przepisów z wykonawczych do 77.5 Kodeksu Pracy, które by się stosowały do kogokolwiek innego niż pracowników. A jeśli to jest tak, jak mówię, to nie można w ogóle, to jest nieprawidłowa podstawa prawna od początku w ustawie tu przywołana, no bo kodeks pracy dotyczy wyłącznie stosunku pracy. Jeżeli ktoś wydaje przepisy na podstawie artykułu 77.5 kodeksu pracy, paragraf wszystko jedno który, to te przepisy można stosować do osób, które pozostają w stosunku pracy. Proszę sobie przypomnieć, że na przykład w naszej ustawie, mianowicie w naszej, że tak powiem, branżowej, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dlatego wprowadzono te przepisy dotyczące wolontariuszy na przykład, po to, żeby oni mogli korzystać z tego, tak? Wcześniej to była taka szara strefa. I to jest ciekawe zagadnienie, też pod rozwagę bym to poddał. Tak? Bo ten przepis od samego początku istnieje, to nie jest nic nowego, ale przy tej okazji
się okazuje, że można sięgnąć do genezy i sprawdzić, na czym to teraz właściwie polega. I w szczególności przedmiotem rozważań może być to, czy to zarządzenie ministerstwa jest wydane na podstawie właśnie artykułu 77.5 Kodeksu Pracy, czy nie. Bo ja tam właśnie też nie znalazłem jakiejś takiej delegacji ustawowej, która by mogła dotyczyć członków organów doradczych ministerstwa. Ale to już zostawmy to. Rozumiem, że jakoś będziemy wspólnie to się starali rozwiązać. Jakieś inne sprawy różne? Proszę bardzo. Do konwentu słowo mam. Ja myślę, że powinno to zadziałać w obydwie strony, skoro osoby z konwentu życzą sobie uczestniczyć w pracach Rady. Ja bym bardzo chętnie widział takie informacje na przykład na moim mailu, gdzie się odbywają spotkania, powiedzmy, Rad czy konwentu, i również myślę, że mógłbym tam, jeżeli byłaby taka wola oczywiście konwentu, w tym uczestniczyć. Już odpowiadam w tej kwestii, to też na początku chcieliśmy zapraszać osoby tutaj pana przewodniczącego, pana Zakrzewskiego, zapraszaliśmy na pracę konwentu, aczkolwiek będzie, z tego co mi wiadomo, będzie to forma otwarta i jak najbardziej będziemy, wszyscy członkowie tutaj Rady będą mile widziani. Już mówię odnośnie najbliższego spotkania konwentu. Mamy się spotkać 8 września na OFIP-ie. Zdaje się, tu OFIP robi jakąś dwudniową imprezę i właśnie wtedy ma być spotkanie konwentu z tej okazji. To też moje zapytanie do pana przewodniczącego. Czy jest możliwość przełożenia waszej rady o tydzień wcześniej, dlatego że członkowie konwentu będą też przedstawicielami rad wojewódzkich tutaj przy Radzie Pożytku Publicznego, bo taką gdzieś mniej więcej koncepcję wybraliśmy i dla osób z całej Polski łatwiej by było na 2 dni przyjechać do Warszawy niż tydzień po tygodniu. Panie Wójcie, mógłby pan łaskawie wyłączyć mikrofon, dziękuję. To tak, mój komentarz jeszcze do tej pierwszej sprawy. Ja byłem raz zaproszony na posiedzenie konwentu na jedno i chętnie... Tak jest, oczywiście. I nie chcę, tylko mówię, że byłem i byłem. I było to bardzo interesujące, to chciałem powiedzieć, i na pewno jest warto tą tradycję podtrzymać. Ja bym się zastanowił nad tym, czy to nie powinno być tak, że Rady Wojewódzkie mogłyby zapraszać na swoje posiedzenia tych członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, którzy, że tak powiem, są z danego województwa, tam stacjonują w danym województwie, to po pierwsze, ale to jest sprawa autonomiczna tych rad i tego tu nie możemy rozstrzygać, możemy się jakoś nieformalnie zwrócić przez konwent czy w inny sposób. A druga sprawa dotyczy otwarcia posiedzenia konwentu na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego, ale w tej sprawie pani się pozytywnie wypowiedziała, jak rozumiem. Tylko ja ze swojej strony chciałem niestety przypomnieć państwu, że budżetowo to prawdopodobnie nie będą posiedzenia Rady, to znaczy nie będzie można zwracać kosztów dojazdu. Pani jeszcze raz proszę. Woli uzupełnienia. Spotkania konwentu w tej chwili odbywały się w Warszawie raz dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, raz dzięki uprzejmości Kancelarii Premiera. Natomiast nasze założenia są takie, żeby co pół roku odbywały się 2 spotkania. Jedno spotkanie przy okazji właśnie Rady tutaj Pożytku Publicznego, przy okazji gdzieś tam znaleźć kącik, żebyśmy się mogli spotkać, a drugie spotkanie w województwach poszczególnych, które będą prowadzić przewodnictwo w danym półroczu, to też będziemy jeździć po całej Polsce. Natomiast z tego, co mówiłam, jak najbardziej będziemy mieli państwo mile widziani. I odnosząc jeszcze do kwestii terminu posiedzenia, tak żeby on mógł być tydzień wcześniej, to jest możliwe, tylko bez mojego udziału to trzeba było mówić ze współprzewodniczącym strony rządowej, bo ja na podstawie przepisów prawa pracy przebywam wtedy na urlopie wypoczynkowym. Więc dostaniemy wszystko. Okej. Dobrze. Jeszcze coś mamy? Witold, proszę. Znaczy ja mam jedną sprawę, apel do pana współprzewodniczącego o to, aby powrócić do spotkań z organizacjami pozarządowymi Rady Działalności, członków pozarządowej części Rady
żeby powrócić do tych spotkań, które były, bo je jakoś zaprzepaściliśmy. Dobrze. Ja przypominam, że to były spotkania w formule takiej, że wszyscy członkowie ze strony pozarządowej zapraszali, a nie współprzewodniczący. I pierwsza kwestia zasadnicza, jeżeli chcielibyśmy to robić, to myślę, że to była dobra formuła. To wyglądało tak, że konkretnie, że w internecie było zaproszenie opublikowane, podpisane przez wszystkich członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej w kolejności alfabetycznej wymienionych. Więc pierwsza kwestia jest taka, co do zasady, czy ze strony członków, ze strony pozarządowej obecnych tutaj nie ma jakichś sprzeciwów w tej sprawie. Jeśli nie ma, to możemy tak procedować. I konkretnie bym proponował, żeby zrobić to ponownie w listopadzie, ponieważ we wrześniu mamy na Radzie obecnych przedstawicieli Rad Wojewódzkich i także mi się mniej więcej mówi, że to ma być co drugie posiedzenie. Jeżeli Państwo chcecie to już we wrześniu zrobić, no, to oczywiście też możemy, ale biorąc pod uwagę termin FIP-u chciałem powiedzieć, też mi się wydaje, że to nie mielibyśmy za dużej frekwencji wtedy, bo to byłby tydzień potem. Natomiast od za następnego jak najbardziej, jeżeli ze strony członków, ze strony pozarządowej nie ma żadnych obiekcji, tylko w tej formule bym proponował, że my wszyscy zapraszamy. Okej? Okay? Dobrze, dziękuję. Jeszcze jedną rzecz. Proszę. Ustawa o działalności pożytku publicznego przewiduje budżet Rady Działalności Pożytku konsultowany z Radą. Czy my mamy jakiś wpływ na to, żeby rozpocząć z panią minister dyskusję na temat tego budżetu, czy nie, na kolejny rok? Odpowiadam po pierwsze, nie będąc radcą prawnym, że istotnie ustawa przewiduje budżet, ale nic nie mówi o konsultacji niestety z nami, tylko jest napisane, że koszty funkcjonowania Rady pokrywa się w części budżetu, której dysponentem jest minister właściwy i tak dalej. Praktyka natomiast, co innego jest ten zapis ustawowy, praktyka wyglądała w ten sposób, że Departament obecnie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego przedkładał Radzie projekt budżetu na kolejny rok obrachunkowy. Na ostatnim lub przedostatnim posiedzeniu Rady, i ja myślę, że to jest, nie pamiętam, czy to było też tym razem, tak chyba nie. Nie. Obawiam się, że nie, ale dotąd zawsze tak było i wydaje mi się, że to jest dobra praktyka. Jeżeli Departament nie ma nic przeciwko temu, to mam propozycję, żeby na listopadowe posiedzenie przygotować projekt budżetu na rok 2018 i go przedłożyć Radzie. Wtedy już na pewno będzie wiadomo, kto będzie organem obsługującym Radę. Znaczy nie, przepraszam, nie wiadomo, czy już na pewno coś będzie wiadomo, bo przecież od listopada do 31 grudnia to jest jeszcze ho, 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 więc oczywiście nie wiadomo, ale jest duże prawdopodobieństwo. Okej? Okay? Fajnie. No to życzę Państwu wszystkim miłej podróży do domu. Burzy nie ma, no, póki co. Miejmy nadzieję, że będzie trochę chłodniej.